Cześć, zaczynamy, czy jeszcze czekacie może na kogoś? No to zaczynamy. Cześć, mam na imię Marek, mam przyjemność prowadzić bloga Dżemysio i będę miał dzisiaj zaszczyt, przyjemność opowiedzieć Wam co nieco na temat wyjazdu autem do Maroka. Jednak zanim przejdziemy do tej, powiedzmy, całej naszej przygody, to też chciałbym się trochę lepiej z Wami poznać. I takie pierwsze moje pytanie, kto z Was był w Maroko? Czy ktoś z Was był autem w Maroko? A z osób, które były, nie były, a może ktoś chciałby się wybrać autem do Maroka? Super. Okej, okay, a czy... I ja na tym nie zarabiam, ale postaram się to w jakiś sposób promować. Kiedy macie plany wyjazdu? To jest jakieś takie marzenie, czy one są bardziej takie już sprecyzowane? W marcu. W marcu, teraz. Świetnie. Okej, okay. To jest o tyle fajne, o tyle idealne, że my dokładnie, powiedzmy, na przełomie kwietnia i marca tamtego roku jechaliśmy, więc to jest taki wyjazd, powiedzmy, sprzed pół roku, więc mniej więcej będziecie w podobnym momencie, w podobnym czasie. Ile czasu planujecie na cały wyjazd? 3 tygodnie. Ambitnie, bardzo fajnie, ale ja nie mówię nie, bo chodzi o to, że jest bardzo dużo osób, przynajmniej tak jak nawet my planowaliśmy wyjazd, my mieliśmy 4 tygodnie i 4 tygodnie uważam, że to jest już fajny moment i wystarczająco dość dużo czasu, żeby trochę tego Maroko zobaczyć. 3 tygodnie to jest oczywiście odpowiednio mniej, natomiast ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która będzie zniechęcała do takiego próby mówić, że nie wiem, że to jest za daleko, że to jest sam tranzyt i tak dalej. Tu jeszcze się chyba zgłaszałyście, tak? Kto się jeszcze zgłaszał, że chce jechać autem do Maroka? Przyznać się? Nie bije. No dobrze. W każdym razie, to zaczynamy powoli gdzieś tą naszą podróż i od czasu do czasu będę Wam zadawał różne pytania, bo bardzo mi zależy też to, powiedzmy, na jakiś sposób na interakcji i na tym, co się dzieje i które... Chwileczkę, system nie współpracuje. Będzie tak. Kim jesteśmy? Na początek chciałbym po prostu troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie mamy spektrum podróżowania. To, w jaki sposób podróżujemy, mówię w liczbie mnogiej, za chwilę przedstawię głównych bohaterów wyjazdu, to jest podróżowanie autem, z namiotem lub spanie w aucie na dziko. I chodzi o to, że nie jesteśmy żadnymi ekspertami. Ja tu absolutnie nie powiem, że jestem ekspertem od Maroka, że znam się na temat Maroka i tak dalej. Naszą specjalizacją, jeżeli mogę to tak brutalnie określić, jeżeli chodzi o podróżowanie, jest zróżnicowanie. Każdy nowy kierunek, każdy kierunek świata jest dla nas w jakiś sposób interesujący. Mamy swoje ulubione kierunki, takie jak na przykład Bałkany, oczywiście kochamy ten kierunek. Natomiast mając do dyspozycji miejsca, które uwielbiamy, a nowe miejsce, w którym nas jeszcze nie było, zawsze wybieramy te nowe. Dlatego, powiedzmy, to spektrum naszych wszystkich wyjazdów jest naprawdę bardzo zróżnicowane i bardzo cenimy sobie to, że możemy poznawać właśnie różne kultury, różne religie, różne w jakiś sposób tradycje i tak dalej. Więc wyjazdów mamy dosyć dużo. Powiedzmy, pierwszy mój wyjazd był w jakimś, powiedzmy, 2009 roku i od tamtego czasu trochę tych wyjazdów się już pojawiło. To, co jest istotne, nie jesteśmy w żaden sposób, nie wiem, podróżnikami. Nie robimy tego zawodowo i robimy to wszystko w ramach standardowych 26 dni urlopu i nie pracujemy zdalnie. Cały okres naszej, powiedzmy, pobytu w pracy pracujemy stacjonarnie na miejscu, a mamy 26 dni urlopu i potrafimy go na tyle, powiedzmy, sprytnie zagospodarować, żeby takie wyjazdy realizować. Jeżeli chodzi o bohaterów tego wyjazdu, wyjazd do Maroka zrobiliśmy w trójkę, w 3 osoby. Pierwszą bohaterką jest obecna tutaj ze mną Patrycja, moja partnerka. Wspólnie podróżujemy od 2016 roku i każdy z nas podczas takiego wyjazdu ma jakąś rolę do spełnienia. Jeżeli jedziemy w 3 osoby, śpimy na dziko pod namiotem, jeżeli jedziemy tylko we dwójkę, to śpimy wtedy w aucie. I teraz tak, jak jedziemy w trójkę, to śpimy właśnie w tym namiocie. I teraz tak, Patrycja przede wszystkim odpowiada za fotografię, za szukanie atrakcji, jeżeli chodzi o te nasze wyjazdy, bo każdy, tak jak wspomniałem, każdy z nas ma jakąś rolę, ale każdy też się w czymś w jakiś sposób interesuje i specjalizuje. Drugą bohaterką jest Agnieszka. Agnieszka całe swoje życie, powiedzmy, zawodowe i, powiedzmy, w jakiś sposób też prywatne, jest związana mniej lub bardziej z gastronomią, z hotelarstwem. Prowadzi własny hotel, miała swoją restaurację też między innymi tutaj we Wrocławiu i jej rolą, oprócz tego, że robi nam świetne posiłki, które będziecie mieli okazję za chwilę też między innymi zobaczyć, to też wyszukuje atrakcji kulinarnych, bo każde państwo, każdy region, pewnie też doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, ma swoją specyficzną kuchnię. Czasami wystarczy przejechać, nie wiem, od miasta do miasta, od miejscowości do miejscowości i aspekty kulinarne też się mocno zmieniają, więc też tutaj, powiedzmy, rolą Agnieszki jest to, żeby wyszukiwać w jakiś sposób atrakcje i ciekawostki takie kulinarne, co gdzie warto zjeść. Ostatnim bohaterem, jak się pewnie domyślacie, jestem ja. Ja jestem logistyczny i to nie jest przejęzyczenie, tylko mówię to celowo. Ja układam trasę, ja prowadzę auto i ja rozbijam namiot, więc to są takie, powiedzmy, zadania
dla mnie, przede wszystkim przeze mnie robione, tutaj powiedzmy mamy jakąś tam niepisaną zasadę, że tylko ja to auto prowadzę i to nie chodzi o to, że nie wiem, nie mam zaufania do dziewczyn, czy dziewczyny nie mają prawa jazdy. Każdy z nas może to auto prowadzić, natomiast mamy taką właśnie swoją zasadę, że to auto tylko ja prowadzę, ja układam tą trasę. No i ja niestety też jestem często tym złym policjantem, bo kontroluję trasę, bo jakby nie było, mamy ten wyznaczony urlop, który musimy tą trasę naszą przejechać, tą trasę zrobić jakąś pętlę, no i muszę czasami popędzać to nasze trzutko, to nasze statko, że jeżeli gdzieś tam spędzamy zbyt dużo czasu i widzę, że mi się już troszeczkę nie zapina ten mój termin, to muszę też czasami właśnie powiedzieć, że okej, tu jest fajnie, ale musimy jechać dalej, bo to co też jest w jakiś sposób istotne podczas tych naszych wyjazdów, to my nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o czas w trakcie. Nigdzie nie mamy rezerwacji, nie mamy żadnych hoteli, hosteli, pól namiotowych, nawet będę tu opowiadał o promie do Maroka, też żadnej rezerwacji, żadnego biletu wcześniej nie kupowaliśmy, po prostu jedziemy na miejsce, jest bilet dostępny, promujemy się, jedziemy na drugą stronę. Więc ta niezależność podczas podróżowania jest dla nas bardzo istotna, bo jeżeli gdzieś nam się podoba i chcemy spędzić trochę więcej czasu, to możemy, ale w drugą stronę też to działa, bo jeżeli są miejsca, które w jakiś sposób mogą nas rozczarować, no to możemy pozwolić sobie na to, że jedziemy po prostu dalej. I to, co już właśnie wspomniałem, naszym głównym środkiem nocowania jest namiot. I tak naprawdę ten namiot towarzyszy nam od dawien dawna i wszędzie nocujemy na dziko. Więc czy ktoś z Was jeździ pod namiot? Super. Kampingi czy miejsca na dziko? Dziko. Może inaczej, bo zadałem pytanie, które było otwarte i podnosicie ręce. Kto śpi na dziko? Okej, okay, a czy ktoś jeździ pod namiot na kampingi? Super. I teraz tak, jakie państwa, jakie kierunki, jeżeli chodzi o noclegi na dziko? Hiszpanii i Bałkany. Ktoś jeszcze jakieś ma swoje kierunki, gdzie jeździ z namiotem na dziko? Śmiało. W każdym razie, no nasze właśnie to podróżowanie, więc zakładam, że osoby, które jeżdżą na dziko z namiotem, pewnie się ze mną zgodzą, albo mam nadzieję chociaż, że się ze mną zgodzą, że nocowanie na dziko pod namiotem jest fenomenalne pod tym względem, że to my decydujemy, jaki będziemy mieli widok po wyjściu rano z namiotu, że to my decydujemy, gdzie rozkładamy ten namiot i co na nas czeka. My tak naprawdę nie jesteśmy uzależnieni, nie wiem, od hotelu, od tego, jaki pokój dostaniemy i tak dalej, tylko sami sobie wyszukujemy jakieś miejsca. To są przypadkowe jakieś 4 miejsca. Które gdzieś tam podczas naszych noclegów mieliśmy pod namiotem. Natomiast mniej lub bardziej, ale podzielę się trochę z Wami też tymi noclegami, które mieliśmy podczas tego wyjazdu, bo właśnie ten namiot to jest ta niezależność. To mamy to właśnie taką, powiedzmy, niepisaną swoją zasadę, że 2 godziny przed zapadnięciem zmroku dopiero zaczynamy szukać miejsca noclegowego, więc nie możemy sobie zaplanować, że nie wiem, 4. dnia wyjazdu będziemy spać nad tym jeziorem albo nad tą rzeką. Nie, bo nie wiemy dokładnie, gdzie 4. dnia dokładnie będziemy, więc to jest tak naprawdę zasada, która apetyt rośnie w miarę jeżdżenia, więc w trakcie wyjazdów, w trakcie kolejnych wyjazdów zaczynamy się uczyć szukać coraz lepszych miejsc. Początkowe moje nawet wyjazdy, jak gdzieś tam zaczynałem, to pierwsze noclegi na dziko to było spanie na stacjach benzynowych, bo czułem się tam bezpiecznie, bo łatwo było znaleźć. Z czasem apetyt rośnie i zaczynamy wymyślać coraz bardziej, no wręcz powiedzmy delikatnie zuchwałe miejsca, bo noclegi na dziko, ale mając taki niesamowity widok, no to napędza nas do tego, że okej, poświęcimy 15 minut dłużej na to, żeby poszukać miejsca, ale miejsce musi być też ładne, ono musi w jakiś sposób spełniać też nasze oczekiwania. Przechodząc już do celu naszego wyjazdu, to tak teoretycznie wyglądała nasza trasa wyjazdu, czyli przejechaliśmy pierwszy i ostatni dzień, zawsze traktujemy tranzytem, więc powiedzmy przejechaliśmy przez Niemcy tranzytem i od 2. dnia zaczyna się tak naprawdę całe nasze zwiedzanie, więc zarówno Francja, jak i Hiszpania to są też państwa, na które poświęcamy trochę czasu. Nie traktujemy ich tranzytem, nie podchodzimy z takiego założenia, że przez Francję i przez Hiszpanię będziemy jechać autostradami, tylko po to, żeby więcej czasu spędzić w Maroko. To Maroko jest naszym celem, ale cały wyjazd jest dla nas celem. Cały wyjazd, każdy kolejny dzień jest w jakiś sposób interesujący, dlatego na każdy z tych państw, na każdy z dzień mamy jakieś 2-3 atrakcje, które chcemy, miejsca, które chcemy odwiedzić, powiedzmy restauracje, do której chcemy zejść, czy jakiś aspekt przyrodniczy. Cały czas jest coś ciekawego, więc nie moglibyśmy sobie pozwolić na tym, że nie wiem, przez 3 dni jedziemy tak, żeby się zajechać i powiedzmy skupić więcej czasu na to Maroko, tylko te wszystkie miejsca, które mamy po drodze też są dla nas interesujące. Pytanie do Was, a jak Wy planujecie właśnie wyjazd, jeżeli chodzi o Francję i Hiszpanię? No, raczej promem chcemy się dostać z Barcelony do Maroka. Okej,
Czyli zakładam, że do Barcelony chcecie, powiedzmy, takim szybkim tranzytem w miarę dojechać i żeby więcej czasu spędzić na Maroko. Jasne. Jasne, oczywiście. Mówię, każdy ma swoje podejście i ja absolutnie nikogo nie będę, nie wiem, nie zniechęcał, tylko ja przedstawiam nasz punkt widzenia, że właśnie jadąc już, powiedzmy, tak daleko jak do Maroka, po drodze też mamy dużo fajnych miejsc, które możemy odwiedzić. No i zaczynamy naszą przygodę. Ktoś z Was zwiedzał wschodnią Francję, dokładnie Alzację? Jakie macie zdanie na temat Alzacji? Dla mnie to jest obszar, który nazywam trochę piernikowy. To są tak piękne miejsca i to są tak, powiedzmy, ten sposób zabudowy. Tam jest często XV-XVI wiek, jeżeli chodzi o zabudowanie. Ten szachulec, który się gdzieś tam często pojawia, plus ta kolorystyka, która często jest właśnie taka, powiedzmy, piernikowa. Te miejsca są naprawdę niesamowite, więc to jest taki nasz pierwszy punkt, od którego zaczynamy faktycznie zwiedzanie. I kolejny dzień, kolejne, powiedzmy, miejsca, które zaczynamy zwiedzać. Czy ktoś zna język francuski? To dobrze, bo ja teraz swoją pięknym językiem francuskim przeczytam nazwę tej miejscowości, Béaune, więc jak się domyślacie, na pewno ona się tak nazywa. La Béaune, tak to było lepiej. Wstyd się przyznać, ale 3 lata uczyłem się francuskiego i oczywiście nie mam bladego pojęcia nawet jak to przeczytać, ale to już, powiedzmy, pominę. Więc w miejscowości Béaune znajduje się niesamowite miejsce, którym jest, uwaga, hospicjum. I jest to o tyle nietypowe, że podczas naszych wyjazdów szukamy miejsc różnych. Czasami to są piękne miejscowości, tak jak pokazywałem tą Alzację, czasami to będą aspekty historyczne, a w tym przypadku mamy hospicjum, stare hospicjum tak naprawdę, które początki są na XV wiek i w tym miejscu znajduje się w tej chwili muzeum, jeżeli chodzi o samo hospicjum. Miejsce fascynujące i po prostu piękne, więc też przedstawiam jako, powiedzmy, taką ciekawostkę, że w tej wschodniej Francji można też trafić na coś takiego. Kolejny punkt, czy ktoś zna tą mapę, bo ta mapa ostatnio krążyła trochę po internetach. A czy jesteście w stanie określić, co przedstawiają czerwone kropki? Dobra, nie musicie strzelać. Są to zamki, są to średniowieczne zamki i rozmieszczenie zamków, powiedzmy, w całej Europie, powiedzmy, w tej części Europy. I wspominam o tym, że ilość zamków w Europie jest przeogromna. Ilość zamków we Francji to jest już w ogóle kumulacja pełna, jest to naprawdę tego ogrom. Więc przemieszczając się przez Francję, oczywiście nie sposób nie odwiedzić tych zamków. To, co jest interesujące i dla nas fajne, te zamki często są bardzo małe, bo wejście do takiego zamku, czy nawet podjechanie do takiego zamku zajmuje niespecjalnie dużo czasu, a to jest też fajna atrakcja na zasadzie, że okej, wychodzimy z auta, rozprostujemy nogi, napijemy się tam kawy, zobaczymy fajny widok. Bo to, co jest w jakiś sposób specyficzne, raczej nigdzie nie trafiliśmy na jakieś ruiny zamków. Te wszystkie pałace i zamki w Francji naprawdę wyglądają pięknie i dlatego też zachęcam do tego, że część tych zamków znaleźliśmy sobie wcześniej, już planując naszą trasę, a część po prostu widzieliśmy już w trakcie drogi, one się gdzieś tam pojawiały, bo tak, nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale po przejechaniu już tych Niemiec dalej jeździmy tylko drogami lokalnymi, nie jedziemy autostradami, więc z takich, powiedzmy, dróg lokalnych dużo więcej oczywiście widać. No i temat, którego osobiście nie lubię, nie przepadam za nim, ale muszę o nim wspomnieć, to jest temat pogody. To też będzie pewnie ciekawostka dla Was, jeżeli chodzi o sam wyjazd w marcu. Ja z pogodą przegrałem na tym wyjeździe 2 razy. Wyjechaliśmy w połowie kwietnia, wracaliśmy w połowie maja, czyli to był miesięczny 4-tygodniowy wyjazd. I tak, wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy w połowie kwietnia, bo w Europie będzie już na tyle ciepło, że można spać pod namiotem, a w Maroko będzie na tyle chłodno, że będzie można zwiedzać to Maroko komfortowo. W Europie, jadąc przez Francję i Hiszpanię, było rano 3-6 stopni. Było zimno, umówmy się, po prostu było zimno. A jak dotarliśmy na pustynię do Maroka, no to tam temperatura już nam pokazywała 40 stopni, czyli było za gorąco, więc przegrałem 2 razy, bo o ile dziewczyny są mocno ciepłolubne i im ta temperatura górna nie przeszkadzała, o tyle ja, okej, do zimnych może być w porządku, ale i tu było za zimno, i tam było za gorąco, więc nie było to najlepsze rozwiązanie. Kuchnia, to już o czym wspominałem, jeżeli chodzi o rzecz w jakiś sposób charakterystyczną, czyli tak, na pierwszy, powiedzmy, ten dzień tranzytowy mamy jakiś tam swój prowiant, ale jak już dojechaliśmy do tej Francji, jak już jedziemy przez tą Francję i spędzamy przede wszystkim wszystkie śniadania i jemy przy naszym namiocie, przy naszym obozowisku, no to już się staramy zaopatrywać w rzeczy regionalne, czyli zarówno francuskie sery, bagietki, jakieś tam przetwory i tak dalej. I to są rzeczy, które oprócz tego, że wiadomo, warto pójść do jakiejś restauracji, warto zasmakować jakiejś kuchni regionalnej, to drugim
jednym obliczem tego naszego podejścia jest, żeby żywić się też tymi rzeczami regionalnymi, czyli też, żeby właśnie wynajdować w lokalnych marketach, oczywiście lokalne targowiska, często gdzieś sprzedaż win, sprzedaż serów, no to są miejsca takie, które są w jakiś sposób obowiązkowe, żeby zasilać naszą kuchnię. No i noclegi, bo ktoś z Was nocował na dziko we Francji? Okej. Okay. O Francji słyszałem różne historie, że można, nie można. My nie pytaliśmy, tylko po prostu korzystamy z tego, więc biorąc pod uwagę, że w Europie mamy już kilkaset noclegów na dziko, nigdy, nigdzie nie było problemów. A biorąc do tego, że to jest na tyle duży kraj i na tyle jest dużo miejsc w jakiś sposób dzikich, otwartych, gdzieś nad jakąś rzeką. Tu szczerze mówiąc śpimy na jakimś boisku na obrzeżach jakiejś wioski. Jest tego naprawdę sporo i dla nas to jest w pełni komfortowo. Francja okazała się dla nas naprawdę bardzo przydatna, bardzo praktyczna i wygodna do nocowania pod namiotem. Poznajecie to miejsce? Ktoś wie, co to za miejsce? Jest to Sanktuarium Maryjne w Lourdes. Proszę usiąść. Jest to Sanktuarium Maryjne w Lourdes i to, co jest w jakiś sposób też charakterystyczne dla naszych wyjazdów, że bez względu na to, jaką wiarę wyznajemy, jakie mamy podejście ogólnie do religii, odwiedzamy też często miejsca religijne. I to niekoniecznie, że tutaj akurat powiedzmy jest to miejsce związane z chrześcijaństwem, bo tak samo, nie wiem, będąc w Turcji czy będąc nawet w Maroku, też chętnie odwiedzamy miejsca związane z, w tym przypadku akurat powiedzmy z islamem i tak dalej. Każda religia w jakiś sposób jest interesująca, każda inaczej budownictwo związane z religią, czyli świątynie też w jakiś sposób są atrakcyjne, więc my też chętnie z tego korzystamy. I tak, jak mógłbym powiedzieć, no Lourdes nas zachwyciło, jeżeli chodzi o wielkość tej świątyni i wielkość powiedzmy tego sanktuarium. W przeciwieństwie na przykład, czy ktoś był w Medjugorje w Bośni? Podobało Wam się Medjugorje jakoś w sama świątynia? Dokładnie. Nie, do Medjugorje, inaczej, tu chętnie to zachwalam, do Medjugorje nie zachęcam, jeżeli chodzi o powiedzmy aspekt taki, nie wiem, architektoniczny, żeby zwiedzać. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne dla takich miejsc, no to oczywiście jest mnóstwo sprzedawanych dewocjonali, więc jest tego naprawdę ogrom. Jest pełno sklepików, kramów, ręcznik z Maryjką i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo i my też oczywiście musimy z tego skorzystać. Kupujemy baniak na wodę z sanktuarium z Lourdes i o tym jeszcze nie wspominałem, ale jadąc na taki wyjazd miesięczny czy nawet krótszy, gdzieś trzeba się myć, śpimy pod namiotem, więc my myjemy się w misce, ale na każdy dzień potrzebujemy mieć zapas wody, więc oprócz tego, że mamy swoje baniaki, no to będąc w Lourdes opatrzyliśmy się w kolejny 5-litrowy baniak, gdzie możemy nabierać wodę, więc mam nadzieję, że nie urażę niczyich uczuć religijnych, ale oprócz tego, że możemy obmyć swoją duszę, to jeszcze możemy umyć swoje ciało, więc to jest takie dodatkowe nasze przesłanie, jeżeli chodzi o wodę z Lourdes. Opuszczamy Francję, docieramy do Hiszpanii i wjeżdżamy w Pireneje. Pireneje są przepiękne. Ktoś był w Pirenejach? Zachęcam, naprawdę Pireneje są przepięknymi górami i one robią wrażenie. Tylko tak, my jesteśmy tutaj powiedzmy w drugiej połowie kwietnia i tam jest śnieg. A jakby nie było, my znowu musimy rozbić gdzieś nasz namiot i musimy spędzić kolejną noc pod namiotem. Także jest dosyć specyficzne, natomiast widoki bardzo dużo nam oddają właśnie za to powiedzmy nasze poświęcenie. Oprócz miejsc ładnych odwiedzamy też miejsca dziwne i tutaj akurat znajduje się to miejscowość na zachód od Saragosy w Hiszpanii i to jest budynek, to tak naprawdę to jest jeden dom, który jest udekorowany bardzo specyficznie. Ja do końca nie jestem w stanie nawet określić, jak to faktycznie nazwać. Natomiast jest artysta, który był, bo już niestety nie żyje, artysta, który w taki sposób udekorował swój budynek. Więc są tutaj postaci najczarniejsze, czyli powiedzmy tutaj mamy oczywiście Hitlera, tutaj mamy jakiegoś diabła i takich postaci jak na przykład Piłat i tak dalej, jest tam więcej. Więc jest to bardzo specyficzne, natomiast też lubimy takie miejsca, bo one są po prostu dziwne. I tak naprawdę nawet jadąc gdzieś tam po Polsce, w Finlandii, w Czechach akurat też natrafialiśmy na takie dziwne miejsce i też je lubimy zobaczyć, bo to jest po prostu w jakiś sposób trochę sen wariata, jak wyglądają tego typu miejsca. Ale są też oczywiście miejsca bardzo atrakcyjne przyrodniczo. To dokładnie jest Monasterio de Piedra, miejscowość, tak naprawdę nie jest to miejscowość, tylko to jest obszar przyrodniczy, który jest swoistą oazą. Dookoła, powiedzmy, ta część Hiszpanii, czyli powiedzmy tam okolice Saragosy, jest mocno pustynnie. Jest tam bardzo sucho, jest tam bardzo pustynnie, natomiast znajduje się tam taki dosyć duży obszar, gdzie jest mnóstwo wodospadów, jest bardzo dużo wody i to jest miejsce naprawdę fascynujące. Miejsce bardzo nietypowe i bardzo niepozorne, bo jadąc przez, powiedzmy, tę część Hiszpanii,
nie spodziewalibyśmy się, że coś takiego możemy tam natknąć, gdybyśmy wcześniej właśnie nie znaleźli jako atrakcja, jako ciekawostka, że w tej części Hiszpanii właśnie znajduje się taka znakomita oaza. Naprawdę miejsce jest przepiękne i warte odwiedzenia. Kolejnym, powiedzmy, taką ciekawostką, tym razem już wchodząc, powiedzmy, na aspekt taki mocno historyczny, jest, będąc w okolicach Madrytu, jedziemy na grób generała Franco. I abstrahując od tego, czy ktoś lubi tego, powiedzmy, dyktatora hiszpańskiego, bo tu nie ma co w jakiś sposób owijać, czy nie, natomiast jest to postać na tyle historyczna i na tyle charakterystyczna, że zakładam, czy ktoś wcześniej nie słyszał w ogóle o generale Franco? Raczej nie. To powiedzmy, jeżeli pewnie bym zadał pytanie, jakich Hiszpanów znacie, to w pierwszej kolejności pewnie byliby jacyś sportowcy, może aktorzy i tak dalej. Natomiast o generale Franco słyszał każdy, więc my jadąc, powiedzmy, też na taki wyjazd, raz, że staramy się przybliżyć co nieco historię danego regionu, kraju czy danego państwa. No i jakby nie było, generał Franco jak najbardziej jest nieodzowną częścią historii Hiszpanii. Dodatkowo dochodzi tutaj do bardzo ciekawego doświadczenia, bo będąc tam na miejscu, pojawiła się starsza kobieta, która widząc nas, turystów, podeszła do nas i zaczęła nam dziękować, że my tutaj jesteśmy, więc to było też taki sposób, powiedzmy, bardzo miły z jej strony, że ona, powiedzmy, doceniła nas to, że też odwiedzamy takie miejsce dla części Hiszpanów cały czas w jakiś sposób, no nie powiem, że święte, ale na pewno bardzo ważne dla jej życia, dla jej historii. Czy ktoś kojarzy ten budynek? Dobrze, to zadam pytanie w drugą stronę. Czy ktoś był w Lubiążu? Okej, okay, bliżej. I teraz tak, 2 miesiące przed wyjazdem na ten wyjazd, powiedzmy, do Maroka, zawitaliśmy do Lubiąża, który jest, powiedzmy, tutaj na Dolnym Śląsku stosunkowo niedaleko i tam usłyszeliśmy taką fajną ciekawostkę, że Lubiąż jest drugim pod względem wielkości budynkiem sakralnym w Europie. Więc oczywiście nasuwa się pytanie, mam nadzieję, że nie tylko mnie, co jest pierwszym budynkiem sakralnym. Pierwszym budynkiem sakralnym jest Escurial, budynek właśnie w Hiszpanii, budynek przeogromny, jest to naprawdę wielka budowla, masywna taka budowla. Natomiast jakbym miał porównywać pewnie nasz Lubiąż i ten Escurial, nasz Lubiąż naprawdę robi dużo większe wrażenie, natomiast pod względem architektonicznym oczywiście ten jest dużo, dużo większy. I teraz tak, jeżeli chodzi o przejazd przez Hiszpanię, no to oczywiście tutaj też pojawia się dokładnie to samo, czyli kuchnia regionalna plus Agnieszka i jej choroba, czyli kompulsywne krojenie kostek, czyli każde wszystkie warzywa są krojone na malutką kosteczkę, później zapiekane z jakimś lokalnym serem. Kuchnia, która się często powtarza, ale te nasze śniadania to jest swoisty ceremoniał i po prostu napawamy się tym każdego dnia. Jedziemy, jesteśmy już, powiedzmy, na południu Hiszpanii, czyli jesteśmy w Andaluzji i docieramy do miasteczek bardzo charakterystycznych dla Andaluzji, czyli Pueblos Blancos. Białe miasta Andaluzji, których jest tam naprawdę sporo i one wyglądają zjawiskowo. Ta charakterystyczna biała zabudowa, która ma chronić przed gorącym właśnie słońcem południa Hiszpanii, no robi piękne wrażenie. Ta konkretna miejscowość to jest akurat Zahara i to jest, powiedzmy, ostatni nasz taki punkt w Hiszpanii, bo docieramy do Promu w Algericas. I stąd przedostajemy się do Afryki. Jeszcze dokładnie nie do samego Maroka, bo płyniemy do Ceuty, czyli eksklawy hiszpańskie na północy Afryki. Tam zjeżdżamy z Promu i jedziemy na granicę. To, co jest w jakiś sposób, powiedzmy, interesujące, czy wy planujecie robić rezerwacje na bilety? Raczej na tym, tak z Barcelony, to raczej tak. Okej, okay. Jasne, jasne, bo tu tak z ciekawości podpytuję. No mówię, my żadnej rezerwacji nie robiliśmy. Oczywiście jest to kwiecień, czyli zakładam, że to nie jest pewnie sam szczyt sezonu. Natomiast jesteśmy, po prostu podjeżdżamy na takim, powiedzmy, luzie. Wjeżdżamy do portu, podchodzimy do kasy, kupujemy bilet, przepływamy do Afryki. To, co jest, powiedzmy, taką ciekawostką wartą, powiedzmy, praktyczną, jeżeli chodzi o sam bilet, to jest to, że kupujemy bilet w jedną i w drugą stronę, przy czym w jedną stronę wjeżdżamy na prom w ciągu godziny, więc bardzo szybko płyniemy do Afryki, a w drugą stronę mamy czas do końca roku, żeby z tego biletu skorzystać. I termin wypłynięcia z Maroka jest dowolny, więc to jest super wygodne, bo tego dnia, kiedy dojedziemy do portu w drodze powrotnej, tego dnia będziemy mogli po prostu wjechać na prom i wrócić. I teraz tak, do Afryki płyniemy już mocno po południu, przekraczamy granicę kołową już tak naprawdę po zmroku, i w Afryce, w samym Maroku, północnym Maroku, znajdujemy się już po zachodzie słońca. Jest ciemno, jest północna Afryka. Nowy kontynent dla nas. Pierwszy raz w ogóle kołowo, autem. W ogóle ja pierwszy raz do Afryki dotarłem. I tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. I pierwsze wrażenia wywołały u mnie swoiste trzęsienie ziemi. I to był jedyny moment podczas całego tego wyjazdu, kiedy się bałem. Czego się mogłem bać? Ktoś chce strzelać?
gorzej, migranci. Generalnie sytuacja była taka, że po przekroczeniu granicy, w momencie, kiedy zaczynamy szukać miejsca do tego, żeby rozbić namiot, przypominam, śpimy na dziko pod namiotem, więc chcemy rozbić dziś namiot, podjeżdżamy do drugiego dużego portu, zwalniamy przy rondzie i do naszego auta zaczynają podbiegać, no zakładam, że migranci, po prostu czarnoskórzy mężczyźni i biegną do naszego auta, coś od nas chcą. I to jest moment przerażający, to jest moment, kiedy faktycznie Maroko przywitało nas, no nie najlepiej, to jest moment, kiedy faktycznie się mocno przestraszyliśmy. Oczywiście auto mamy gdzieś tam pozamykane, wyjechaliśmy z tej okolicy, oddaliliśmy się, ale to był dla nas na tyle istotny sygnał, że nie rozbijemy tu namiotu, nikt tutaj z nas, żaden z nas nie zamknie tutaj, nie zmruży oka, śpiąc pod namiotem w takim miejscu. Przestraszyliśmy się, autentycznie to był moment, kiedy się przestraszyliśmy. Przejechaliśmy z dobre 100 km w głąb na południe już z samego Maroko i pierwszą noc w Maroko spędziliśmy w aucie. Zamknęliśmy się po prostu na jakiejś stacji paliw i pierwszą noc spędziliśmy w aucie. I oglądaliście film Jestem legendą? Tam jest w każdym razie taki motyw przewodni, że potwory wychodzą po zmroku, a za dnie jest bardzo fajnie i bezpiecznie. I tak Maroko, tak było dokładnie w Maroko. Jak się przebudziliśmy, jak dojechaliśmy do pierwszego miasta, dojechaliśmy do Casablanki, Maroko powitało nas uśmiechami, powitało nas bardzo pozytywnie, piękną pogodą i niesamowitymi widokami. Więc te pierwsze emocje, takie negatywne, które się pojawiły, które nas mocno przestraszyły, momentalnie zaczęły gdzieś tam schodzić na dalszy plan, bo weszliśmy w ten nasz rytm, czyli zaczynamy zwiedzanie, zaczynamy poznawanie Maroka. Ktoś był w Casablance? Casablanca, największe miasto w Maroku, ponad 3 milionowe miasto, miasto jak dla mnie pełne takiej skrajności. Tam skupiliśmy się przede wszystkim, żeby odwiedzić meczet Hasana II. Jest to największy meczet i powiedzmy jedna z największych atrakcji takich architektonicznych w Maroku. Meczet, który jest dostępny dla turystów, można wejść do środka, naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Budynek i cała ta architektura to jest bajka. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie ulicy rozciągają się już slumsy, więc mamy tutaj bardzo duże takie uderzenie kontrastu, które możemy dostrzec właśnie w Maroko. No i te Maroko i te kontrasty w Maroko będą mniej lub bardziej, ale cały czas nam towarzyszyć. Miejsce fascynujące, więc powiedzmy od tego zaczynamy. No dodatkowa kwestia jest taka, że żeby dobrze poznać dany kraj, oczywiście uczymy się prowadzenia auta w największym możliwym mieście i największym zgiełku, ale to już jest inna bajka. Jadąc dalej na południe, trzymamy się wybrzeża Atlantyku, docieramy do Sauri, gdzie trafiamy do portu. Lubicie porty? Jaki port kojarzy Wam się najbardziej? W jakim porcie takim powiedzmy rybnym byliście i zrobił na Was największe wrażenie? Helsinki. Okej. Okay. W Helsinkach akurat byliśmy też chwilę wcześniej, ale tak, to powiedzmy jak najbardziej. W każdym razie. To, co się dzieje w Maroko w porcie, to przerasta jakiekolwiek wyobrażenie. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi zapach ryb, latające mewy, mnóstwo kotów i tak dalej, zgiełk portowy, będzie zachwycony. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wyższą tolerancję estetyczną, to nie do końca może się podobać, ale naprawdę ten port jest niesamowity. On żyje, ilość ryb, owoców morza jest tam naprawdę przeogromne, więc robi to naprawdę niesamowite wrażenie i to jest tak naprawdę jedyne miejsce podczas tego wyjazdu, do którego jedziemy dwa razy. Docieramy tam powiedzmy po południu, zwiedzamy miasto, docieramy do portu i stwierdzamy, że jak do portu, to musimy wrócić tu rano, więc wracamy rano, żeby właśnie też zobaczyć, jak ten port żyje, kiedy powiedzmy ci rybacy wracają z morza i z morza, z oceanu i przywożą właśnie te owoce. Miejsce jest naprawdę fascynujące, no do tego stopnia, że my też oczywiście zaopatrujemy się w jakieś ryby na tym targowisku. W tym przypadku oprócz tych czerwonych tam kupiliśmy jakąś barakudę, nie znam się na tym, natomiast wylądowały oczywiście też na naszym stole, także nasza kuchnia obozowa też oczywiście wzbogaciła się też o ryby. No a oprócz tego oczywiście też nasze śniadania, tak jak już wspominałem, czyli krojenie kostek wszystkich warzyw, plus właśnie warzywa kupowane na targowiskach i tak dalej, więc śniadania w Maroku, w Hiszpanii i we Francji zmieniają się o tyle, że cały czas zaopatrujemy się lokalnie, tyle tylko, że zmieniają się produkty, które są dostępne w danym miejscu. Jednak Maroko to przede wszystkim tajiny. Kto kosztował tajiny? Kto lubi tajiny? Macie swój ulubiony, jeżeli chodzi o kwestię smaku? No właśnie, bo w sumie tajin to jest naczynie, ale chodzi o to, że to każdy tajin jest inny. W sensie on się różni od tym, co jest w środku, więc tak naprawdę przez
W Maroku spędziliśmy 11 dni. Przez te 11 dni tak naprawdę codziennie jadaliśmy te tażiny. Za każdym razem były inne, za każdym razem były pyszne. Nigdy nie trafiliśmy na takiego, który by nam nie smakował. I jak będziecie w Maroku, jak będziecie mieli okazję gdzieś zasmakować, spróbować tego, strasznie zachęcam. To jest naprawdę fascynująca i bardzo pyszna forma podawania dania. I oczywiście w Maroku można tego kupić wszędzie. I biorąc pod uwagę, że na przykład u nas na Allegro i w naszych sklepach te ceny, powiedzmy, tych naczyń glinianek jest bardzo drogie, to tam kosztuje to względnie mało. Pech chciał, że pojechaliśmy tam własnym autem. Pech chciał dwa, że pojechałem z dwiema kobietami. I pech chciał, że one później z nami wracały. Ile było naczyń w drodze powrotnej? 6. Lecę na 14. Kto da więcej? 83. Blisko, 53. Tak? Dobrze mówię? 55, przepraszam, pomyliłem się. Raptem 55 naczyń. Także nie tylko tażiny, bo oczywiście były też mniejsze rzeczy, więc tak, ale powiedzmy, że auto ma jakąś swoją powierzchnię, no to ilość tych rzeczy, które jechały z nami, no bo no przecież jak nie kupić takich rzeczy? Raz, że na pamiątki, dwa, że dla siebie, trzy na ozdobę. Dobra, nie będę wymyślał. Generalnie naprawdę bardzo dużo tego z nami wracało, no bo jest to w jakiś sposób bardzo charakterystyczne dla tego wyjazdu, dla samego Maroka. Kolejny aspekt i rzeczy, które dziewczyny stosunkowo szybko się zaopatrzyły, jeżeli chodzi o Maroko, to stroje. Stroje takie, w których mogły się czuć komfortowo na miejscu, gdzie w jakiś sposób przede wszystkim mężczyźni bardzo pozytywnie podchodzili do tego, jak widzieli turystki ubrane, powiedzmy, w takie, powiedzmy, ich tradycyjne stroje, i to od razu otwierało gdzieś tam uśmiechy i powodowało takie pozytywne. I dla mnie to było bardzo ważne, ponieważ ja nie lubię targowisk. Zakładam, czy jest ktoś jeszcze, kto nie lubi targowisk? Tak? Nie lubisz targowisk? Dziękuję. Pierwsza osoba od dawna. Tak, ja wiem, że targowiska są niesamowite. Na targowiskach bardzo dużo się dzieje. Na targowiskach no, tętni życie. I to ja uwielbiam oczywiście rzeczy kupione stamtąd, przygotowane na obozowisku, ale ja nie lubię tego zgiełku, tego hałasu, tego brudu, tych ludzi, więc mi to przeszkadza. Więc o ile na początku wszedłem z dziewczynami, żeby zobaczyć, jak tam jest, czy tam jest, nie wiem, bezpiecznie, czy faktycznie jestem tam potrzebny, to bardzo szybko przekonałem się do tego, że nie ma tam nic złego, czego mógłbym się w jakiś sposób obawiać, więc ja chętnie sobie wychodziłem z takiego targowiska, czekałem sobie przed nim, a dziewczyny miały raj, bo nie miały mojego karcącego wzroku, patrzącego ile jeszcze, i każdy był w jakiś sposób zadowolony. Także dziewczyny sobie szalały po tym targowisku, a ja mogłem na własną rękę grzecznie gdzieś czekać. Kolejną rzeczą, no to jeżeli chodzi o samą Afrykę, no to też nigdzie nie było problemu z wodą. To, że właśnie cały czas musimy się zaopatrywać wodę, żeby mieć właśnie do mycia siebie, do naczyń i tak dalej, więc ta woda mniej lub bardziej jest dostępna. No do tego stopnia, że Patrycja jest na tyle szalona, że z takich miejsc czerpania wody piła wodę bezpośrednio. Żyje do dzisiaj, więc zakładam, że jest wszystko ok. A powiedzmy, drugą bohaterką naszych wszystkich wyjazdów jest miska. Testowaliśmy różne przenośne jakieś prysznice, rozwiązania i tak dalej. Najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej w naszym przypadku, jeżeli chodzi o mycie na takim obozowisku, jest po prostu miska. Jest super uniwersalna, jest wygodna, jest pakowna do zmieszczenia się do auta. Patrzcie, ile tu tadżinów się może jeszcze zmieścić, żeby później mogły dalej z nami jechać. Kolejny aspekt, który chciałbym poruszyć, jeżeli właśnie o samo Maroko, to spanie w namiocie. Czy ktoś z was chciałby spać w namiocie na dziko w Maroko? Okej, okay, jak najbardziej. No, my jadąc do Maroko w jakiś sposób, nie wiem, nie zastanawialiśmy się nad tym, że to może być w jakiś sposób niebezpieczne. W tej chwili prezentuję wam najładniejsze miejsce, które spędziliśmy w nocleg właśnie w Maroko. Jest to Gara Madur, jest to taki, powiedzmy, stary krater otoczony z jednej strony murem, i w środku po prostu nasz jeden malutki namiocik, który mogliśmy sobie właśnie rozłożyć. Jest to już miejsce mocno na pustyni, głęboko, powiedzmy, na Saharze, tak jak ta mapka, powiedzmy, wskazuje. Miejsce naprawdę świetne, mocno na odludzie, daleko od jakiejkolwiek miejscowości. I to, co istotne, to ten krater mocno ogradza nas od wiatrów, które szaleją po Saharze, ponieważ na Saharze taki widok jak burze właśnie piaskowe jest dosyć często. Jak już wjeżdżacie w ten obszar takiego terenu takiego pustynnego, to też pewnie informacja dla was, takie widoki będą się pojawiać, bo mówię, one nie są może nagminne, nie są bardzo agresywne, ale one się pojawiają. Te wiatry tam dosyć mocno na tej Saharze się rozpędzają, więc warto przed wyjazdem pewnie wyczyścić jakiś filtr powietrza, żeby on miał płuca przyjmować nowe dawki.
No i właśnie, i noclegi w Maroko. Maroko, muszę powiedzieć, że tak naprawdę podczas tego wyjazdu, zresztą podczas wielu innych wyjazdów, rozpieszczało nas miejscami noclegowymi. Pomijając tą pierwszą noc, kiedy się baliśmy i spaliśmy w aucie, to pozostałe nasze noclegi, oczywiście to nie są wszystkie, były naprawdę fenomenalne. I to, że spaliśmy pod jakąś palmą w jakiejś oazie, że spaliśmy gdzieś tam przy oceanie, że spaliśmy gdzieś tam na jakiejś pustynie, te miejsca naprawdę były fascynujące i były bardzo bezpieczne. Naprawdę nie mogę powiedzieć nic złego, jeżeli chodzi o to, że nie wiem, że w nocy ktoś się kręcił. Jedyne sytuacje, kiedy w nocy się coś pojawiło, no to pojawiały się czasami bezpańskie psy, ale z nimi nigdy tak naprawdę nie było problemu. Zresztą to nie jest oczywiście problem tylko Maroka, tylko w wielu krajach się pojawia, natomiast one nigdy odpukać nie były w jakiś sposób agresywne. I przede wszystkim widokowo. Te miejsca naprawdę nas bardzo rozpieszczały i nocleg na dziko pod Marokiem dla mnie jak najbardziej pozytywny. Oczywiście należy uważać, bo są tam oczywiście skorpiony. I no mówię to w kategoriach takich, że ja jestem od tego rozbijania namiotu, więc na to byłem w jakiś sposób uczulony i 3 razy na 3 różnych obozowiskach na te skorpiony się natknęliśmy, więc zadając pytania, czy w Maroko można natknąć się na skorpiony, tak, można. I to powiedzmy przed wyjazdem bałem się w jakiś sposób, więc powiedzmy rozkładając namiot, oczywiście chodziłem w jakichś kaloszach i to było rozwiązane super wygodne. Tego pierwszego skorpiona znaleźliśmy w sposób głupi, więc powiem wam jak. Ponieważ no, szukając miejsca na nocleg, wjeżdżamy w jakieś boczne drogi, w jakieś szutrowe drogi, żeby gdzieś schować się od drogi, od zabudowań, żeby po prostu nie być widocznym. I na drodze leżał duży kamień. No i oczywiście Agnieszka wyskoczyła z auta, że ona ten kamień przerzuci. No co może pójść nie tak. Podniosła kamień, no i pod kamieniem właśnie był ten skorpion. To był nasz pierwszy skorpion, no i też nas to trochę otrzeźwiło, że no nie jesteśmy już powiedzmy w krajach typowo, powiedzmy nie jesteśmy w Europie, gdzie skorpiony nie występują, tylko jednak takie przerzucanie kamieni, chodzenie po kamieniach gdzieś tam w klapeczkach i tak dalej nie wchodzi w grę, trzeba się pilnować. Więc oczywiście nic złego się nie wydarzyło. Przede wszystkim trzeba było uważać rano przy zwijaniu namiotu, ponieważ no, skorpiony żerują w nocy, a na dzień przed słońcem chowają się w miejsca zacienione, czyli na przykład pod namiot. I faktycznie raz pod naszym namiotem też ten skorpion się pojawił. Mówię, nic złego się nie stało, natomiast no, trzeba mieć na uwadze. A modliszka jako kolejne zwierzątko, które też się oczywiście pojawiało. Skorpion jest bohaterem, ale oczywiście też modliszka, ale modliszkę też oczywiście można spotkać u nas w Europie. Jeżeli chodzi o zwierzęta egzotyczne, makaki. Ktoś był na Gibraltarze? Spotkaliście makaki? Okej, no to jest widok w jakiś sposób analogiczny. My na Gibraltarze byliśmy powiedzmy 2 lata wcześniej, więc pierwszy raz mieliśmy kontakt z małpami naturalnie występujących w środowisku na dziko. I taki widok też jest możliwy właśnie zobaczenia tak naprawdę w jednym miejscu, przede wszystkim jeżeli chodzi o samo Maroko. To, co jest bardzo charakterystyczne, że te makaki występują tam w lesie, który jest iglasty. I to było takie trochę zaskoczenie, że wjechaliśmy sobie do takiej bocznej drogi, jeszcze asfaltowej oczywiście, uczęszczanej i możliwej, jedziemy przez las i w pewnym momencie właśnie widzimy małpy chodzące po drzewach iglasty. Czyli tak jakbyśmy wyszli powiedzmy do naszych borów i jechalibyśmy przez nasze lasy i nagle byśmy zobaczyli, że chodzą po nich małpy. Widok trochę zaskakujący, ale bardzo pozytywny, więc naprawdę jeżeli chodzi o spotkanie właśnie z małpami, to oczywiście wywarło na nas bardzo pozytywne wrażenie. Natomiast egzotyka w Maroko jest też w innym aspekcie. Oczywiście ruch drogowy. Tak jak wspomniałem, na pierwszą lekcję jazdy po Maroku wybrałem się do 3-milionowej Casablanki, więc później już dalej gorzej być nie może, ale starali się. Więc przestroga dla was. Jak będziecie jeździć po Maroku, to, że wy będziecie, zakładam, przestrzegali przepisów ruchu drogowego, to nie znaczy, że wasi adwersarze, że takich określę, będą to robić, więc no, trzeba po prostu się pilnować. Ruch w Maroku jest bardzo specyficzny, zasady ruchu drogowego na autostradzie super, ale na drogach powiedzmy gdzieś tam lokalnych dużo słabiej, więc naprawdę trzeba się pilnować, chociaż nie ma tragedii. Jestem w stanie wymienić państwa europejskie, gdzie ten ruch jest dużo gorszy, na przykład południe Włoch, Kosowo, no i oczywiście macie swój ulubiony kraj, który uważacie z najgorszym ruchem drogowym? Gruzja. Dobrze, wygrałaś nagrodę, bo tak, odwiedziłem 49 państw, nic nie pobije Gruzję. Gruzja to jest po prostu liga sama dla siebie. Co do Polski, to właśnie chciałem powiedzieć, tak jak wspomniałem, 49 państw, Polska wypada naprawdę świetnie. To, jakie my mamy zachowanie na drogach, jest świetne. U nas się zdarzają incydenty, ale właśnie się zdarzają. A są państwa takie, gdzie
nie zdarzają się incydenty i to jest bardzo charakterystyczne, że my ogólnie Polacy mamy to często takie podejście, że lubimy narzekać i coś nam może się nie podobać, ale my naprawdę pod względem zachowania drogowego mamy naprawdę, powiedziałbym, że to jest średnia klasa wyższa, że może to nie jest oczywiście taki najwyższy top, ale naprawdę potrafimy się bardzo fajnie i w porządku na drogach zachowywać, ale tak. Alpanie jest ciekawsze od Gruzji. Oj nie. Nie, Gruzji nie. Miałeś okazję być w Albanii i w Gruzji? Tak, ja miałem. Tak, to wiem. Tam... Ja byłem w Albanii i w Gruzji. Tak? I uważasz, że w Albanii jest gorzej niż w Gruzji? Nie, kategorycznie. Rower jadący pod prąd na rondzie nikogo nie dziwi. Każdy jedzie tak, żeby nie potrącić i wszystko. Rzeczywiście tych wypadków jest niewiele. Tak, to prawda. Tak, bo chodzi o to, że ludzie się też przyzwyczajają do takich warunków. To ja powiem tak, jak byliśmy w Gruzji, po Gruzji jeździliśmy tam ponad tydzień czasu. Na początku to był oczywiście szok, ale po chwili my się przyzwyczajamy i zaczynamy jeździć tak samo. Oczywiście, wiadomo, nie tak jak Gruzini, bo po prostu trzeba się tam urodzić, ale bardzo szybko dostosowujemy się do tego i po prostu uważamy. Tak samo jest w Maroko, że dostosowujemy się do tych warunków, które są na drodze i mniej więcej jesteśmy w stanie się do tego dostosować. W Albanii byłem 3 razy, w Gruzji byłem 1 raz i to, co zobaczyłem w Gruzji, naprawdę przerasta Albanię na głowę. Inaczej, byłem teraz 3 tygodnie temu byłem w Kosowie, czyli powiedzmy też obszar, kraj, który jest zamieszkiwany przez Albańczyków, to Kosowo jest dużo gorsze od Albanii. Nie wiem, miałeś okazję być w Kosowie? Nie jeszcze. Okej, no to pod względem ruchu drogowego, no to Kosowo bije naprawdę Albanię jeszcze na głowę, ale mimo wszystko nawet to Kosowo ma jeszcze bardzo dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi... Nadrobienia, to po prostu licytujemy się trochę w odwrotną stronę, wybaczcie, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo specyficzne. No, Gruzja przede wszystkim pod wieloma aspektami, bo tam jest raz, że kierowcy, dwa, że bardzo słaba infrastruktura i mnóstwo zwierząt na drogach, więc to wszystko się składa na to, że no Gruzja jednak zostaje mocnym moim numerem 1. Ale nie tyle, co w Gruzji. Naprawdę, w Gruzji jestem w stanie powiedzieć, że nie ma odcinka 15-minutowego, żebyśmy nie mieli zwierząt, które chodziły po drogach. Szczytem już tego, przepraszam, że w ogóle zeszliśmy na inny temat, ale no, dla mnie ewenementem, jeżeli było chodzi o Gruzję, to to, że jechaliśmy w trakcie deszczu, wjechaliśmy do tunelu, a w tunelu przed deszczem schował się koń. No i gdyby nie to, że jestem z Europy i jeżdżę na światłach, to prawdopodobnie byśmy w tego konia wjechali, bo nie był widoczny. Czarny koń w ciemnym tunelu oczywiście nie jest oświetlony, więc mam gdzieś tam mocne zdanie, jeżeli chodzi o Gruzję. Ale jeżeli pozwolicie, to wracamy do Maroka, wracamy do Afryki, czyli przez Azję do Europy wjeżdżamy do Afryki, więc widoki na drogach są bardzo charakterystyczne i też bywają charakterystyczne znaki. Ktoś wie, co to są za napisy? Nie mówię, co tu jest napisane, tylko chodzi mi o języki. Jaki drugi, przepraszam? Berberyjski, dokładnie tak. Tak, dokładnie, jest to język arabski i język berberyjski. Natomiast nie obawiajcie się, bo najczęściej jest to jeden język, a drugie, powiedzmy, są litery takie, jakie są u nas widoczne, więc jeżeli będziecie się posługiwać znakami drogowymi, no to oczywiście też nie stanowi problemu. Natomiast jest to też właśnie ciekawostka, że ten język berberyjski w Maroko jest w jakiś sposób, dbają o ten język i pilnują, żeby on w jakiś sposób nie zamarł, więc często właśnie też na znakach się pojawiają. Zakładam, że wy będziecie jechać z jakąś pewnie nawigacją i raczej znaki drogowe nie będą dla was stanowiły problemu. Jeszcze kończąc temat, powiedzmy, ruchu drogowego i tego, co jest bardzo charakterystyczne, jazda wierzchem jest powszechna. Tak jak, powiedzmy, właśnie, powiedzmy, nie wiem, w Albanii czy w Gruzji zdarzają się takie sytuacje, to w Maroko jazda na osiołkach konno jest bardzo powszechna. To jest widok w zasadzie widywany bardzo często w wielu miejscach. I to jest coś na tyle charakterystycznego, że to miejsce to jest parking. To jest parking przy targowisku, gdzie ludzie przyjechali właśnie na osiołkach konno i tak dalej. I to jest parking dla osiołków. One sobie tutaj czekają, bo obok jest wielkie targowisko, gdzie ludzie się wystawiają właśnie ze swoimi plonami i są sprzedawane. Więc taki widok jest naprawdę bardzo powszechny, także tu ciekawostka dla was, że będziecie widzieć to na pewno w wielu, wielu miejscach. I teraz przechodzę do takich punktów naj, jeżeli chodzi o rzeczy najbardziej, które mi zapadły w pamięć, jeżeli chodzi o Maroko, to, co jestem w stanie chyba w pierwszej kolejności powiedzieć, to jest zróżnicowanie. Ten kraj jest tak zróżnicowany, że na odcinku, powiedzmy, 50, 70, 100 km zmienia się diametralnie strasznie. Widok taki, który, nie wiem, to są ergi, czyli, powiedzmy, pustynia taka piaszczysta, żółta, piękna, z którą nam się najbardziej kojarzy pewnie Sahara, to jest raptem 20% w ogóle całej Sahary, nie mówię o Maroko, tylko w ogóle całej Sahary, więc tak Maroko nie wygląda. To jest po prostu jeden jakiś odcinek, który się faktycznie pojawia.
większości, jeżeli chodzi o Saharę, to wygląda ona w taki sposób, czyli to są hamady, czyli ciągnące się w nieskończoność kamieniste pustynia. I to jest widok, który jest bardzo powszechny, jeżeli powiedzmy przemieszczamy się przez samą Saharę. Ale oprócz tego, w centralnej części Maroka mamy Atlas Wysoki. Miejsce o tyle ciekawe, że jesteśmy na jakiejś pustyni, mamy właśnie termometr, który pokazuje nam 40 stopni, a widzimy w oddale ośnieżone szczyty. Mało tego, wybraliśmy się gdzieś drogą do najwyżej położonej wioski, gdzie temperatura z 40 w ciągu kilku minut spadła do 16 i zaczął padać deszcz, więc te różnice nawet temperaturowe bywają naprawdę zaskakujące, ale oczywiście oprócz Atlasu Wysokiego mamy też na przykład na północy góry Rif, które wyglądają jeszcze inaczej, których charakterystyka i zróżnicowanie wygląda i różni się od Atlasu Wysokiego. Mamy też Atlas Środkowy, który też nie porównamy do Atlasu Wysokiego, więc zróżnicowanie nawet w aspekcie gór, jak wyglądają, powiedzmy te kolory, które się tam przebijają, to zróżnicowanie jest niesamowite i ono często się zmienia na przykład na odcinku 100 km i to jest zaskakujące. Kolejna sprawa, no to przed chwilą powiedzmy mieliśmy to wybrzeże oceanu, ale mamy też takie powiedzmy piaszczyste wybrzeże Morza Śródziemnego, więc kolejny powiedzmy taki aspekt zróżnicowania. Cały czas mówimy o jednym państwie, o jednym powiedzmy jakimś regionie i tego zróżnicowania jest tam ogrom. Oczywiście należy też wspomnieć o architekturze, która się zmienia. Jesteśmy w górach, więc te budynki takie zrobione powiedzmy z gliny, widać, że z tych skał, które tutaj otaczają akurat tą wioskę, to są widoki bardzo powszechne. To nie jest jakaś, nie wiem, wioska, która super nam się spodobała i stwierdziliśmy, że ją sfotografujemy, tylko po prostu takich wiosek w górach jest naprawdę bardzo dużo i ten widok jest fascynujący. No i oczywiście są też takie miejsca typowo powiedzmy turystyczne, jak wiecie co to za miejscowość? Co to za miejscowość? Szaszaban, tak, dokładnie, czyli charakterystyczne niebieskie miasteczko, które po prostu przyciąga oczywiście turystów ze względu na swoją charakterystyczną, tą niebieską architekturę, która się przewija przez całą tą miejscowość. I oczywiście na tle tych, powiedzmy, szarych, kamiennych, glinianych budynków wyróżnia się i ona naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Oprócz tego, będąc na pustyni, pojawiają się ksary, pojawiają się pałace, takie naprawdę wielkie, piękne, które robią ogromne wrażenie. Oczywiście nie wszystkie są aż tak imponujące, bo są takie, które jak się do nich podjedzie już bliżej i już ogląda się je z bliska, no to widać, że ich stan często jest fatalny. Widać, że ząb czasu już mocno je nadgryzł i że powiedzmy ta architektura już się mocno rozpada, ale w momencie, kiedy wchodzimy do środka, no to powiedzmy szczęki nam opadają, bo część właśnie takich ksarów w środku wyglądają naprawdę fascynująco. Więc widok właśnie tych mozaik, tych rzeźb, które gdzieś tam się pojawiają, to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Więc często właśnie budynki, które z zewnątrz nawet chcieliśmy zlekceważyć, że one nie mogą być piękne w środku, przecież to się rozpada. To w środku potrafiły naprawdę nas zaskakiwać te ksary właśnie niesamowitymi zdobieniami. I to mówię, cały czas mówimy o tym jednym państwie. Dodatkowo, czy ktoś lubi jazdę dla jazdy autem? Super. Ja jestem w ogóle miłośnikiem właśnie prowadzenia i jeżdżenia autem, więc dla mnie kolejnym powiedzmy takim punktem charakterystycznym, no to wyszukiwanie sobie dróg widokowych. No i Maroko oczywiście ma kilka takich swoich dróg charakterystycznych, czyli wąwóz Dades, to jest kanion Todra i tak dalej. To są dwie drogi, które jedna to jest powiedzmy takie bardzo charakterystyczne serpentyny tnące się właśnie przez Atlas Wysoki, drugi to jest wąski wąwóz puszczony między tuż przy rzece, ciasna powiedzmy taka dróżka przechodząca między bardzo wysokimi skałami. No, robi to naprawdę bardzo duże wrażenie, więc dla osób, które lubią drogi dla drogi, że sama droga może być atrakcją, no na pewno warto się tam przejechać. Macie w planach te drogi? Zdecydowanie warto. Jak zostaniecie, to wam tylko podpowiem, gdzie byście później nie próbowali ich objechać dookoła, bo się nie da. No i teraz w drugą stronę, czyli co mi się najbardziej nie podobało w Maroko, no bo wiem, że w większości tak naprawdę historii, które opowiadam, to cukierkuję, mówię, co mi się podobało i faktycznie te rzeczy są super, ale teraz powiem, co mi się nie podobało, przy czym muszę podkreślić, że to jest bardzo moja subiektywna ocena, bo na przykład dziewczyny mają zdanie odmienne, zgłaszają zdanie odmienne, mianowicie ludzie. Dla mnie moja granica komfortu była często przekraczana. Nagabywacze, ludzie, którzy... Jestem przyzwyczajony do tego, że jeżeli mówię nie, to znaczy nie i już dalej nie rozmawiamy. W Maroko jest to trudne. Jeżeli jesteś z Europy, to niestety to ci nagabywacze, jak nie z jednej strony, to z drugiej strony podchodzą, próbują coś sprzedać. Są tacy, którzy nic nie sprzedają, ale podchodzą z wyciągniętą ręką. No i grupa, która mi osobiście najbardziej przeszkadzała, czyli dzieci.
z tego względu, że jestem kierowcą, jeździmy na europejskich tablicach, więc dzieci widzą, że jedzie auto z Europy, po prostu wybiegają pod koła. To jest przestroga też dla was, żebyście uważali, bo takie sytuacje są nagminne. To jest nagrane akurat gdzieś tam z kamerki, wycięte jakieś zdjęcie, ale to jest sytuacja po prostu, kiedy dzieci wbiegają pod koła, więc o jakiś taki wypadek, nieszczęście naprawdę nie trudno. I dla mnie to przekraczało trochę taką, powiedzmy, granicę pełnego komfortu. Więc mówię też to w kategoriach takich, że są rzeczy, które nie wszystko jest takie super. I o ile mogę powiedzieć, że na pewno czułem się wszędzie bezpiecznie i Maroko jest jak najbardziej krajem godnym polecenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o tyle właśnie takie podejście ludzi, którzy próbują coś na siłę sprzedać, plus właśnie te dzieci biegające gdzieś tam pod koła, to jest już trochę przekracza moją granicę. A jeszcze wracając do tamtego, jaki macie swój ulubiony kraj pod względem ludzi, pod względem gościnności? Nie zastanawialiście się nigdzie? Nigdy? To ja tylko powiem właśnie, tak już znowu wracając do tych 49 odwiedzonych państw, no to dla mnie taką klasą, ligą samą dla siebie jest Turcja, jeżeli chodzi o gościnność. Po prostu tego, czego doświadczyliśmy w Turcji, to jest totalna przepaść, to jest coś naprawdę niesamowitego. Ktoś chciałby się podzielić? Macie jakieś swoje ulubione kierunki pod względem gościnności? Dobrze. Powoli to nasze Maroko się kończy i teraz kolejną rzeczą, za którą w jakiś sposób najbardziej tęsknię i których mi w jakiś sposób brakuje i nie da się ich tak naprawdę tutaj nas odwzorować, bo o ile tadżiny mamy ich ogrom i możemy sobie od czasu do czasu zrobić, co Patrycja często uskutecznia, są pyszne, o tyle smaków pomarańczy nie da się odwzorować. Jedliście pomarańcze, osoby, które były w Maroko? Czy gdzieś ktoś trafił na pomarańcze, których smak byłby zbliżony do tego, co było w Maroko? To jest abstrakcyjne, w sensie, że osoby, które nie były, nie spróbowały tego, no, co może być w smaku pomarańcza? Tego się nie da opisać. To jest naprawdę, to jest tak niesamowity i tak głęboki smak, że butelki takie 1,5-litrowe kupowaliśmy codziennie. Jak tylko była gdzieś możliwość kupowania soku z świeżo wyciskanych pomarańczy, to mieliśmy tego ogrom. Piliśmy tego hektolitrami, bo to jest naprawdę smak niesamowity. Drugi smak, który jest też taki mocno nietypowy, to banany. No, co może być w bananie? To powiem tak, nasze banany są pastewne, te, które my jemy. Śmieję się, oczywiście trochę przerysowuję, ale po prostu słodycz tych marokańskich bananów jest niesamowita. To jest naprawdę ciężko to w jakiś sposób porównać do czegokolwiek. Te banany, które banany czy pomarańcze, te, które docierają do naszych sklepów, nijak się naprawdę trudno je porównać do tych smaków, które możemy właśnie zasmakować tam w Maroku. Więc to są czasami takie rzeczy banalne, ale jeżeli będziecie w Maroku, koniecznie naprawdę spróbujcie, żebyście chociaż zrobili sobie właśnie porównanie z tym właśnie, o czym mówię. Podobnie sok z bambusa. I tu ubolewam, bo nigdy go nie spróbowałem. Widzieliśmy chyba w jednym czy dwóch miejscach, że był sprzedawany, ale go nie kupiliśmy. Tylko tak, no soku z bambusa zakładam, że u nas nigdzie pewnie nie dostaniemy, więc ciężko go porównać. Ale wierzę, że tak, że to jest na pewno pewnie smak taki zupełnie dla nas inny. Kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o Maroko. Czy ktoś oglądał Wzgórza mają oczy? Okej, okay. Widzę, że jest parę osób, którzy są kinomaniakami, tak to określimy, bo my oczywiście też ten film oglądamy. Dla osób, które nie widziały, umówmy się, to jest taka dosyć... Nie powiedziałbym, że to jest klasa B, ale to jest taki horror mocno specyficzny, typowo amerykański. I to, co jest ciekawe, to Wzgórza mają oczy, to jest jeden, powiedzmy, z bardziej rozpoznawalnych horrorów amerykańskich, był kręcony właśnie w Maroko. Mało tego, plan filmowy do tego filmu znajduje się w Maroko i jest ogólnodostępny. On znajduje się po prostu przy drodze, więc jadąc przez Maroko nagle widzimy piękną amerykańską stację paliw, z reklamami starymi amerykańskimi autami i tak dalej. I ten plan firmowy jest tam, powiedzmy, przez kogoś pilnowany, ale można na niego wejść, więc ta, powiedzmy, amerykańska pustynia jest odwzorowana, znajduje się właśnie w Maroko i też na takie miejsca można się przypadkiem natknąć i też je odwiedzić. No i kolejna jeszcze jedna taka ciekawostka z Maroka, która zrobiła do mnie dosyć ciekawe wrażenie, to jest palma, która jest sztuczna, ponieważ jest to maszt radiowy, telekomunikacyjny. I jakie jest fajne rozwiązanie, że powiedzmy u nas jest mnóstwo tych masztów, które są po prostu brzydkie i powiedzmy takie, powiedzmy, standardowe. Tamto rozwiązanie bądź co bądź jest oryginalne, ale fajne. Uważam to właśnie jako taki naprawdę fajny pomysł, żeby otoczenie nie było w jakiś sposób zaszpecone przez te maszty, tylko właśnie wygląda to trochę jak palma.
No i dobiega końca już nasz pobyt właśnie w Maroko, wjeżdżamy do Ceuty, przepływamy przez właśnie tę cieśninę gibraltarską, płyniemy, wracamy z powrotem na kontynent, wracamy do Hiszpanii. No i oczywiście czeka nas jeszcze droga powrotna, więc jeszcze mamy kolejne atrakcje do odwiedzenia w Hiszpanii i we Francji. Ktoś poznaje to miejsce? Dokładnie tak, Caminito del Rey, Szlak Króla. Miejsce, lubimy chodzić po górach. Mamy w zasadzie zdobytą koronę gór Polski. Szlaki górskie są nam bliskie i bardzo je lubimy, ale to jest najpiękniejszy szlak, jaki w życiu widziałem. On nie jest długi, on ma tam raptem powiedzmy 7 km, jest względnie płaski, natomiast ekspozycja to są kładki puszczone na bardzo dużej wysokości. Widoki, które tam są, są naprawdę niesamowite. To jest miejsce genialne, naprawdę jest miejsce obowiązkowe. Jak byliśmy 2 lata wcześniej i przyszło nam do głowy, żeby tam pojechać, stwierdziliśmy, nie, to jest miejsce tak turystyczne, że nie będziemy się tam pchali. Teraz ubolewam, że musiałem czekać kolejne 2 lata, żeby to dopiero zobaczyć. Caminito del Rey, czyli Szlak Króla, to jest miejsce obowiązkowe. Naprawdę, jak będziecie w Andaluzji, będziecie na południu, w Hiszpanii, naprawdę warto się wybrać. Przy czym tutaj faktycznie warto zrobić sobie rezerwację. My oczywiście nie zrobiliśmy rezerwacji, no i skończyło się na tym, że trafiliśmy na ostatnie miejsca z przewodnikiem. No oczywiście skorzystaliśmy z tego, żeby wejść na ten szlak, ale w tym przypadku na pewno warto zrobić sobie rezerwację, a miejsce jest przepiękne i naprawdę bardzo warte zobaczenia. Oczywiście jadąc przez Hiszpanię, docieramy też do La Manchy. Z czym wam się kojarzy La Mancha? Oczywiście. Tak jest, Don Quixote i tak dalej, więc o ile książka Fernandesa i bohater Fernandesa, czyli pojawiające się te wiatraki, to nie jest tylko, powiedzmy, jakiś wymysł literacki, tylko po prostu tego jest dużo. Tu mamy jakieś przykładowe jedno zdjęcie, natomiast ilość wiatraków właśnie w tej La Manche jest ogromna. To jest naprawdę widok, który bardzo często się pojawia, więc często na naszym właśnie horyzoncie te wiatraki w tej części środkowej Hiszpanii się pojawiają. Ale docieramy do miasteczka, tak naprawdę do niewielkiej wioski, którą uważam za najładniejszą miejscowość w Hiszpanii, jaką mieliśmy okazję odwiedzić. Jest to Albarracín, malutka wioska, w całości otoczona wielkimi murami, w całości zachowana, powiedzmy, w stylu takim średniowiecznym. Nawet nowe budynki, które się pojawiają, ta architektura jest zachowana i wygląda to przepięknie. Więc jak ktoś by miał w planach wybierać się do Hiszpanii, to jest kolejna taka miejscowość, kolejne takie miejsce, które z czystym sumieniem polecam i gwarantuję, że zrobi na was naprawdę wielkie wrażenie. Miejsce znakomite. Tutaj wracamy już, powiedzmy, jeszcze na chwilę do tematów około generała Franco, a mianowicie wojny domowej w latach 30. w Hiszpanii. I do tej pory są takie miejscowości, co prawda z tego co wiem nie ma już ich dużo, ale są miejscowości, które są jeszcze zniszczone po wojnie domowej. I taką miejscowością jest właśnie Blechite. Pewnie nie tak się to czyta, ale mniejsza o to, znajdująca się właśnie w Hiszpanii, gdzie pozostały, powiedzmy, ruiny po tej wojnie domowej w Hiszpanii, więc takie miejsca też się znajdują, takie miejsca też możemy odwiedzić i to jest miejsce w Hiszpanii, bo za chwilę dojedziemy jeszcze do Francji, gdzie będzie jeszcze bardziej, powiedzmy, mroczne miejsce o tej tematyce. Znajdujemy się podobnie w Pirenejach, zbliżamy się do granicy z Francją. I wyczytaliśmy sobie w internecie, że znajduje się przy przejściu granicznym stary, opuszczony stacja kolejowa, która jest zrujnowana. Miejsce idealne dla urbexu. Ktoś się interesuje urbexem? Urbex to jest zwiedzanie opuszczonych, zniszczonych miejsc. Więc jedziemy, zobaczymy przy okazji, czasami lubimy odwiedzić tego typu miejsca. Podjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że to stare, zniszczone miejsce zostało ostatnimi latami odnowione i znajduje się tutaj piękny hotel, więc piękny swojego czasu, na początku XX wieku, największy dworzec kolejowy w Europie, znowu wygląda znakomicie, wygląda dumnie i jest, powiedzmy, jeszcze świeżo pachnący świeżością. On, powiedzmy, 1,5 miesiąca przed naszym wyjazdem został dopiero otwarty, więc miejsce naprawdę fajne i co najlepsze, też wróciła trasa kolejowa, w sensie pociągi zwróciły też na tą trasę kolejową, która tutaj jeździ, więc zarówno hotel, jak i dworzec z powrotem funkcjonuje. Powiedzmy, taka ciekawostka, która wyszła nam zupełnie przypadkiem. Patrycja się ze mnie śmieje, ale tu będę musiał użyć drugi raz swojego bujegłego francuskiego. To jest oczywiście Rokegagegak. W tej nazwie wiem, że przynajmniej 2 razy pojawia się ży. Nie mam pojęcia, jak się czyta, więc trochę liczyłem, że może ktoś zna francuski i mnie wyręczy, więc jak znaleźliśmy Rokegagegak? Oczywiście nie znaleźliśmy go po nazwie, ale
polecam wam, jeżeli lubicie odwiedzać miejsca, które nie zajmą dużo czasu, bo oczywiście fajnie pojechać, nie wiem, zwiedzać duże miasto, stolice i tak dalej, ale na to potrzebujemy z reguły parę dni, żeby tak naprawdę nasycić się tymi miejscami. Natomiast my uwielbiamy w tej naszej formie podróżowania wpisać sobie takie hasło: najpiękniejsze wioski Francji, na przykład. I wpisujemy takie hasło i wyskakuje nam takie cudo. I to jest przepiękna miejscowość położona pod wysokim klifem. Z drugiej strony płynie rzeka zjawiskowa. Naprawdę jest to coś przepięknego. I to zachęcam was do tego, że jeżeli jedziecie autem i możecie sobie pozwolić na to, żeby zwiedzać takie miejsca po prostu przy okazji. Powiedzmy, przespacerowanie się po takiej miejscowości zajmie wam maksymalnie 2 godziny. Ale no, można się nasycić oczy właśnie tymi niesamowitymi widokami. Także opuszczamy Roque Gagliac. Ale niewiele dalej, no bo znajdując się powiedzmy w tej części centralnej Francji, oprócz tostów francuskich, które oczywiście też musiały być, no bo jak jesteśmy we Francji, muszą być tosty francuskie, no to ten nasz namiot też oczywiście wykorzystujemy do tego, że rozbijamy się gdzieś tam u podnóża jakiegoś zamku z niesamowitymi widokami, więc te cały czas uroki naszego noclegu też lubię podkreślać, bo one są bardzo charakterystyczne. I docieramy do Oradour. Ktoś zna historię Oradour? Więc pokrótce, żeby was nie zanudzać. Jest to historia II wojny światowej, dokładnie czerwiec 1944 roku. W ramach zemsty niemieckiej po parę dni po lądowaniu w Normandii w czerwcu 1944 roku Niemcy mszczą się na ruchu oporu francuskim, niszcząc całe miasto. Całe miasto razem z jej mieszkańcami zostało zniszczone. Zginęło tam około 600 osób i to, co jest charakterystyczne, Francuzi to miejsce traktują w jakiś sposób jako święte miejsce. W sensie to miejsce nie zostało wyczyszczone i tak dalej, tylko jest całe duże osiedle, bardzo duże, zachowane tak, jak zostało ono po spaleniu, po zniszczeniu właśnie przez Niemców w 1944 roku, więc można spacerować właśnie uliczkami, to są powiedzmy torowiska, gdzie tramwaje jeżdżą, jest mnóstwo tych takich starych, popalonych aut, mnóstwo tych budynków zrujnowanych i to jest bardzo duże powiedzmy osiedle, gdzie możemy zobaczyć powiedzmy na żywo, oczywiście w jakiś sposób uprzątnięte, ale powiedzmy ruiny miasta, które zostało zniszczone podczas II wojny światowej. I docieramy z powrotem w okolice już wschodniej Francji i tutaj powiedzmy nasza trasa zatacza już swoistą pętlę, ponieważ nasz pierwszy nocleg i nasz ostatni nocleg wypadł nam dokładnie w tym samym miejscu. To akurat stwierdziliśmy, że oczywiście wyjazd był miesięczny, więc stwierdziliśmy, że po miesiącu zamiast szukać gdzieś nowego miejsca, a mieliśmy sprawdzone miejsce podczas pierwszego noclegu, wykorzystamy to samo. Więc po prostu bazujemy już na jakimś tam swoim doświadczeniu, że pierwszy nocleg nad tą rzeką był znakomity, naprzeciwko fajne skały, więc czemu nie, więc wykorzystujemy dokładnie ten sam nocleg i tutaj powiedzmy nasza pętla się zatacza. Ostatni nasz punkt, który jeszcze postanowiliśmy odwiedzić, to ponownie wracamy do francuskiej Alzacji, kolejne miejscowości w okolicy miasta Kolmar, więc właśnie te domki właśnie takie piernikowe, znakomite, no Alzacja jest po prostu przepiękna, więc oczywiście do wizyty w Alzacji jak najbardziej zachęcam. No i w ten sposób nasza trasa zakończyła się, cała ta pętla została powiedzmy gdzieś tam wypełniona, nie pozabijaliśmy się, miesiąc czasu wytrzymaliśmy ze sobą. To jest o tyle istotne, że swojego czasu szukaliśmy czwartej osoby do naszych wyjazdów i nie do końca się zgrywaliśmy. I w momencie, kiedy od kilku lat jeździmy w trójkę, jesteśmy, świetnie się uzupełniamy, świetnie się bawimy i mam wrażenie, że z każdym rokiem każdy wyjazd jest coraz lepszy pod kątem takiego przyjemności, którą czerpiemy. Wiemy, kiedy czasami pewne tematy przemilczeć, kiedy powiedzmy gdzieś tam sytuacja robi się w jakiś sposób napięta i tak dalej, ale przede wszystkim świetnie się bawimy i sprawia nam to przeogromną przyjemność, więc taki miesiąc to jest ważne, żeby świetnie się dogadywać, bo często jak podróżujecie pewnie we dwie osoby gdzieś tam w rodzinie, to jest jedna sprawa, a to co jest charakterystyczne dla nas to tak, spędzamy cały dzień w aucie, wspólnie zwiedzamy, wspólnie chodzimy na posiłki i wspólnie śpimy pod namiotem. Przez miesiąc czasu jesteśmy minutę w minutę w zasadzie cały czas ze sobą, więc to jest bardzo istotne, jeżeli ktoś chciałby w taki sposób jeździć, żeby znali właśnie osobę, z którą będziemy się dobrze dogadywać i żeby ta podróż cały czas sprawiała nam przyjemność. Mimo, że czasami jestem na widelcu. Tak. I w tym momencie dotarliśmy do końca tej mojej przygody. Na końcu chciałbym tylko jeszcze wspomnieć powiedzmy o samych kosztach takiego wyjazdu, bo był to miesięczny wyjazd i wszystkie koszty, czyli paliwo, jakieś tam powiedzmy autostrady, ubezpieczenia, wyżywienie, noclegów oczywiście nie było, bo noclegi były. No właśnie, chcecie obstawiać, ile nas to kosztowało w złotówkach na osobę? Podpowiem, że to był najdroższy nasz wyjazd. Miesiąc czasu, 10 500 km. Plus 55 tażinów. Nie torturuj.
Nie, 2,5 tysiąca to byłoby... 5600. Blisko. To możecie się pogodzić. 5600. Dokładnie to wyszło z 5600 na osobę za cały taki wyjazd. Więc uważam, że... Ja lubię to podkreślać w kategoriach takich, że uważam, że to jest stosunkowo tani wyjazd, bo... Powiedzmy 5 tysięcy za miesiąc wyjazdu, gdzie robimy 10 tysięcy kilometrów, to jest naprawdę kawał świata do odwiedzenia. No i z tych wszystkich naszych wyjazdów tylko jeden się równa, bo powiedzmy tutaj do Maroka zrobiliśmy 10 500 i wyjazd do Gruzji też było 10 500, więc powiedzmy to były dotychczas takie nasze najdłuższe wyjazdy pod względem kilometrów i też czasu. Natomiast uważam, że właśnie to jest forma tania i w jakiś sposób właśnie taka zupełnie niezależna, więc ja oczywiście będę jak najbardziej zachęcał do tego i jak macie jakieś pytania, to śmiało. Czy planując trasę nie kusiła Cię, mówiłeś o A to chwileczkę, bo teraz pomyślałem o innym miejscu, bo pomyślałem o Dolinie Umarłych pod Madrytem, a to nie to. Nie. No, słynna szarża kredytowskiego, początek XIX wieku, nasz udział w wojnach napoleońskich. Przyznam, że nie znam, inaczej samo miejsce oczywiście gdzieś mi się obiło o uszy, natomiast nie na tyle, żebym wiedział o tym, żebym tutaj w jakiś sposób świadomie tego miejsca szukał, więc na pewno nie byliśmy i szczerze mówiąc pewnie jakbym wiedział, to on jak najbardziej by nas to zainteresowało, bo lubię tego typu właśnie miejsca i tego typu historia, więc, ale nie byliśmy. Jak nie ma więcej pytań, to oczywiście też za... Tak? Jak wygląda taki dzień? Ile jest jazdy samochodem, ile jest posiadłowy, ile jest zwiedzania? Jak planowałeś? Jasne. To jest zróżnicowane. Mniej więcej wygląda to w ten sposób, że na dzień jest planowane między 3 a 4 godziny jazdy. Przy czym nie jest to ciągiem, tylko najczęściej to wygląda w ten sposób, że zbieramy się, około godziny 10-11 ruszamy, 2 godziny jazdy do powiedzmy pierwszej atrakcji, wychodzimy, nie wiem, zwiedzamy jakieś miasteczko, później 2 godziny jazdy do drugiej atrakcji, a później już szukamy noclegu. Tak mniej więcej to średnio wygląda. Różnie to będzie, bo czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, kolejnego dnia mamy na tyle dużo czasu, że dojeżdżamy pod kolejną atrakcję i ona jest blisko, nie wiem, po 10 minutach już ją zaczynamy zwiedzać i później mamy, nie wiem, 2 godziny jazdy albo 3 godziny jazdy i tak dalej, ale mniej więcej tak to sobie układamy. Średnia jest taka, że mamy powiedzmy około między 200 a 250 km na dzień. Tak sobie mniej więcej to układamy. No i też jest ważne, jakie drogi mamy, bo oczywiście, tak jak mówię, nie jeździmy autostradami, więc to, żeby ten czas mniej więcej był około 4 godzin, żeby też nie przeginać. Oczywiście bez pierwszego i ostatniego dnia. Pierwszy i ostatni dzień to jest tranzyt i wtedy tak naprawdę cały dzień poświęcamy na drogę. Jeśli można by coś dodać, to sugeruję osobom, które były zainteresowane Marokiem, żeby kawałeczek dalej na zachód pojechać od tej trasy, którą pokazałeś, od Agadiru jeszcze. Tu już jest ocean na zachód. Tak, wzdłuż oceanu, prawda, 60 km od Agadiru jest niesamowicie piękny klif nad oceanem, w którym Berberowie rzeźbią sobie mieszkania. Schodzi się takimi ścieżkami, które są trawersem na tym klifie i oni sobie grzebią po prostu takiej jamy, w których mieszkają. Dla potrzeb turystów z Europy, ja to osobiście widziałem, przebili się z takiej dziury na górę, u góry postawili mauzer z wodą i nawet był kibelek z bieżącą wodą. Powiem więcej, my tak naprawdę dojechaliśmy tylko do połowy Maroka, biorąc pod uwagę, że właśnie ten nasz czas jest ograniczony, że mamy tylko miesiąc, nie próbowaliśmy dalej. Moim, powiedzmy, swoistym marzeniem było, żeby dojechać do Sahary Zachodniej, ale to wykraczało poza nasze możliwości. Oczywiście moglibyśmy poświęcić jakiś jeden dzień tranzytowy, żeby tylko tam dojechać i tylko po to, żeby, powiedzmy, mieć kolejne państwo odwiedzone, natomiast nic na siłę, więc dlatego, powiedzmy, i tutaj, o czym ty, powiedzmy, gdzieś tam wspominasz, plus wiemy, że tam są dodatkowo jeszcze jakieś rezerwaty przyrody, które też nas interesowały, ale one już były za daleko na południe. Agadir był już za daleko na południe, więc skupiliśmy się bardziej na to, żeby właśnie przebijać się przez Atlas Wysoki i jechać w okolice Mercugi, czyli powiedzmy po granicy z Algerią. To jeszcze dodatkowo ciekawostką są takie fontanny jakby. Któraś tam kolejna, chyba dziewiąta fala w Atlantyku jest spotęgowana. I efektem jest tego, że są takie gejzery około 100 metrów od morza,
tryskają, między skałami po prostu tryska taki gejzer, taki to potężny, 20-30 metrów w górę, który no, co, cyklicznie co pewien czas, to jest co minutę mniej więcej, coś takiego jest bardzo widowiskowe. Nie wątpię. No, miejsc na pewno jest dużo, inaczej. Ja też nie ukrywam, że cała ta prelekcja, żeby was totalnie nie zanudzić, ona jest mocno okrojona. To oczywiście ja nie opowiadałem o każdym dniu, no bo de facto musiałbym o 30 historii razy przynajmniej dwa na każdy dzień opowiadać, więc ja tak naprawdę powybierałem pewne takie elementy, które wydają mi się subiektywnie oczywiście najbardziej ciekawe w jakiś sposób, żeby zachęcić. Dlatego też nie skupiałem się tylko na tym Maroku, ale też i na tej właśnie Hiszpanii, na tej Francji. Proszę o kolejne pytania, jeżeli nie, to można też oczywiście podejść jeszcze a zapytać. A mieliście nocleg na jakieś takie właśnie, na piachu, na takiej pustyni? Nie, na takim sypkim piachu nie, ale to, co jest bardziej charakterystyczne, to powiedzmy lekcja z podstawówki, której też oczywiście nie pamiętałem, to, że taka piaszczysta pustynia to jest 20% całej Sahary, więc znaleźć taką piaszczystą pustynię jest trudno. Tak naprawdę przy tym pograniczu właśnie Algierii, tam się pojawiają takie wydmy, ale to są wydmy, tam przede wszystkim byłoby pewnie niewygodnie, żeby nawet namiot próbować rozbijać, więc to jest... I miliard gwiazd, nie? Na sobą. Tak, to w ogóle noce w Maroku są też bardzo charakterystyczne, po raz, że zmrok zapada momentalnie, robi się bardzo ciemno i te noce są naprawdę takie czarne. Ten widok właśnie tych gwiazd w środku nocy naprawdę wygląda niesamowite. Nie, to jest piękne, to jest naprawdę zjawisko. Tak, dokładnie, ale ten z reguły przesypialiśmy, więc nie będę opowiadał. Tak, jest górnolotnie właśnie nocleg na pustyni. Tak, to się pojawia. No my oczywiście, biorąc pod uwagę, że mamy własny nocleg, no to oczywiście tam gdzieś na tej pustyni też sypialiśmy, no ale jednak to nie była piaszczysta pustynia, tylko kamienista i nie ukrywam, że w momencie, kiedy dotarliśmy, powiedzmy już do północnej części Maroka, kiedy już zaczęło się trochę robić zielono i mogłem rozbić namiot, gdzie śledzie się lekko wbiło w ziemię, to był taki mokry sen śledziarza, bo to naprawdę to była dosyć duża różnica po paru dniach spędzonej na takiej kamienistej pustyni. A są jakieś mniej bezpieczne regiony Maroka, czy generalnie tak samo wszędzie, poza oczywiście tamtym portem? Na pewno bym radził unikać właśnie okolic bezpośrednio przy porcie, właśnie z tego względu, że tam najwięcej ludzi się kręci. Dużo czytaliśmy gdzieś na temat, powiedzmy, tej Sahary Zachodniej, bo to jest taki obszar niby należący do Maroka, ale do końca nie jest to regulowane. No na pewno trzeba też uważać pewnie przy samej granicy z Algierią, tym bardziej, że tam, powiedzmy, ta granica od lat 90. jest zamknięta, a wszystkie tereny pograniczne są dosyć specyficzne. I to, co słyszałem, ale to tylko słyszałem gdzieś tam w internecie, to, że okolice gór Rif, że tam jest, powiedzmy, dużo plantacji marihuany i to też może powodować, że przypadkiem można się narazić na jakieś niebezpieczeństwo. Nam się nic nigdzie złego nie działo, więc tylko powtarzam to, co przeczytałem, ale z drugiej strony też pewnie część słyszała o tej norweszczej dunce, które gdzieś tam zostały zamordowane w Atlasie Wysokim, jak społy pod namiotem. To też był mocny taki ewenement, więc ja też to podkreślam w kategoriach takich, że to był wypadek, straszny wypadek oczywiście, natomiast rząd Maroka bardzo dużo robi na to, żeby do sytuacji takiej się nie powtórzyło. Maroko to jest jednak kraj żyjący mocno z turystyki i czuliśmy się tam jak najbardziej bezpiecznie. Jest bardzo dużo checkpointów. To jak będziecie jechać autem, nawet nie trzeba się zatrzymywać, ale tak naprawdę co godzinę jest punkt policyjny albo wojskowy, który po prostu stoi, się podjeżdża, machają tylko ręką. Jak widzą turystów, to w ogóle ani razu nas nie zatrzymali do żadnej kontroli. Natomiast tych takich punktów wojskowo-policyjnych będzie bardzo dużo na pewno. Tam pytanie chciałeś zadać? Proszę. Patrząc na tą mapę, naszym kolejnym planem jest Wielka Brytania i Irlandia. To mamy plan na ten rok, jeżeli chodzi o, powiedzmy, taki opus magnum na 2024 rok. Natomiast tutaj wchodząc jeszcze trochę delikatnie w kwestie historyczne, 6 czerwca 1944 roku doszło do lądowania w Normandii, czyli największy desant podczas II wojny światowej i 80. rocznica, czyli równa rocznica, wypada teraz w czerwcu i wypada na nasze Boże Ciało, więc właśnie do Normandii wybieramy się też na taki, powiedzmy, tygodniowy wyjazd, żeby zobaczyć też te obchody właśnie lądowania w Normandii, więc takie dwa plany mamy wyjazdowe. No a to, co już tak, powiedzmy, się lekko chwaląc, dwa tygodnie temu wróciliśmy z kolejnego wyjazdu, mianowicie wybraliśmy się
Uwaga do Jugosławii. Więc tak, wiem, Jugosławia już nie istnieje, natomiast wymyśliliśmy sobie, że skoro już mamy tyle państw odwiedzonych, to będziemy odwiedzać kraje, które już nie istnieją. Wybraliśmy się na zimowy wyjazd dookoła byłej Jugosławii, czyli oczywiście granicami, zewnętrznymi granicami państw, które wchodziły niegdyś w Jugosławii. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to w czwartek, czyli raptem za 4 dni będę opowiadał o tym wyjeździe do Jugosławii. To będzie taka krótka, 20-minutowe spotkanie tutaj. Będą 3 różne prelekcje, między innymi będę właśnie opowiadał o tym zimowym wyjeździe dookoła właśnie Jugosławii, więc też serdecznie oczywiście zapraszam. A który z krajów, które odwiedziłeś, uznasz za najbardziej niebezpieczny pod kątem właśnie tego spania na dziko? Niebezpieczny żaden chyba, w sensie nie jestem w stanie określić, bo musiałoby się coś niebezpiecznego wydarzyć, żebym mógł tak określić. Mogę podpowiedzieć, który uważam za najtrudniejszy do spania na dziko, bo to jest dosyć istotne. Są to Włochy. Włochy i tak, przede wszystkim Włochy mają zakaz spania na dziko. To powiedzmy litera prawa zabrania spania na dziko, ale my nikogo nie pytaliśmy o to, czy możemy, więc spaliśmy. 3 tygodnie spędziliśmy jadąc powiedzmy tutaj dookoła Włoch, więc da się to zrobić, ale Włochy są bardzo zurbanizowane. Znaleźć tam dzikie miejsce jest naprawdę bardzo trudno i to powodowało, że dużo czasu, czyli powiedzmy dłużej niż te nasze standardowe 2 godziny musieliśmy poświęcać na to, żeby znaleźć gdzieś jakąś wychlitkę, znaleźć jakiś kącik, gdzie możemy rozbić nasz namiot, tak żeby powiedzmy noc spędzić komfortowo, więc Włochy były powiedzmy pod tym względem najtrudniejsze. Proszę. A mimo tego, jak dużo schodziło w tych Włoszech na szukaniu, to nigdy nie zdecydowaliście się na jakiś camping jednak, żeby już na przykład noc spędziła albo coś takiego? Nie, ani jednego noclegu nie spędziliśmy na żadnym campingu. Jeden z najbardziej szalonych naszych noclegów we Włoszech, jaki spędziliśmy właśnie, jak już nie mogliśmy znaleźć, znaczy to wynikało trochę z czegoś innego. Kojarzycie półwysep Wybrzeże Amalfi? Kojarzycie Wybrzeże Amalfi? To jest takie zjawiskowe, piękne wybrzeże, ale przez to wybrzeże idzie jedna ciasna droga, która się strasznie korkuje, bo każdy chce tą drogą przejechać. No i oczywiście wjechaliśmy w tą drogę. Jak wyjechaliśmy w końcu z tej drogi, to już była ciemna noc i szukanie we Włoszech jeszcze noclegu po zmroku było trudne. Więc wtedy zrobiliśmy co? Jechaliśmy już powiedzmy jakąś główną trasą, wjechaliśmy na stację paliw, bardzo ruchliwą stację paliw, wyszliśmy z auta, rozbuliśmy namiot za samochodem i spaliśmy na stacji paliw. I przespaliśmy tą noc bez jakichś tam większych problemów, nikt się nie czepiał, nie robił żadnego problemu. To powiedzmy w takich kategoriach szalonych. Jeżeli pozwolicie, to jeszcze jedną anegdotę o noclegu we Włoszech opowiem, bo bardzo ją lubię. Dotarliśmy na Monte Cassino, wjechaliśmy na samą górę, ale było już po godzinie 19. Klasztor i cmentarz ten polski był już zamknięty i tam się dosyć... Ktoś był na Monte Cassino? Wjazd na Monte Cassino to jest dosyć wysoka góra, tam się wjeżdża przez ładnych parę minut, kilka kilometrów, więc stwierdziliśmy, że jeżeli zjedziemy z Monte Cassino, rozbijemy gdzieś namiot, to następnego dnia już nie będzie nam się chciało tam wracać, tylko pewnie pojedziemy dalej, więc ważne, żebyśmy zostawili na noc na samej górze. Cała góra jest niedostępna, nie znajdziemy tam miejsca na nocleg i znajdują się tam bodajże 2 domostwa. I przy jednym z domostw widzę, siedzi jakieś małżeństwo, jakaś tam kobieta z mężczyzną, więc dobra, biorę butelkę wina, idę negocjować o możliwość rozbicia namiotu u nich na podwórku. Wchodzę na to podwórko z tą butelką wina, kampik, Polonia i tak dalej i kobieta zerwała się i Mario, gdzieś pobiegła i tak dalej. I okazało się, że Mario to Mariusz, Polak, który mieszka u niej, razem tam z kolegą Dariuszem, który mieszka u niej i zajmują się, opiekują się, dbają o cmentarz polski i tak dalej. No to oczywiście jak już tam byli Polacy, no to oczywiście zielone światło na rozbicie namiotu było i spędziliśmy zresztą długi wieczór wspólnie, poznając przy okazji bardzo fajną historię Monte Cassino, o której w szkołach za dużo się nie uczy. No, ciekawostka, w ogóle, przepraszam, jestem strasznym gadułą, ale już kończąc ten temat Monte Cassino, na przykład takie rzeczy, że na Monte Cassino, jako na górze, jest największy niemiecki cmentarz z II wojny światowej na całych Włoszech, więc o tym raczej nigdy się nie dowiemy i raczej nikt tego nie opowie. Chyba, że właśnie trafi się na takich pasjonatów, którzy powiedzą właśnie, że coś takiego jest, jak tam trafić i tak dalej. Wybraliśmy się i oczywiście piękny polski cmentarz, brytyjski cmentarz, ale największy cmentarz na Monte Cassino jest niemieckim cmentarzem. To taka powiedzmy ciekawostka. Ten namiot Mario może opiekują się tam cmentarzem i cały czas tam mieszka. Przepraszam? Jeszcze raz, proszę. Ja niedawno spotkałem też tych ludzi, oni są delegowani z Polski, co pewien czas się zmieniają, ale cały czas w tym domku tam mieszkają. Tak, zgadza się. Tylko my, mówię, wtedy tego nie wiedzieliśmy, więc to była fajna historia, jak ta kobieta właśnie zaczęła krzyczeć Mario. Jeszcze raz, pytanie o namiot? Takie techniczne pytania, bo namiot macie dość mocno nietypowy.
Tipi? No, tak. Czemu taki? Bo jest nietypowy. To jest najlepsza odpowiedź. Szczerze mówiąc, to przez to, że ten namiot ja już nie będę odpalał teraz zdjęć tych namiotów. Namiotów przetestowaliśmy kilka. Nasz pierwszy taki duży namiot był naprawdę duży do tego stopnia, że dało się w nim stanąć. 4 osoby by mogły nie spać, jeszcze 4 by się zmieściły w przeciągu, więc on był bardzo fajny, ale rozkładanie zajmowało między 15 a 20 minut. Biorąc pod uwagę, że codziennie trzeba go rozłożyć i złożyć, no to było dosyć męczące. Oczywiście na parę lat nam to wystarczyło, no ale kolejny namiot chciałem, żeby był na wyjazd do Włoch testowaliśmy namiot taki sekundowy, znaczy mówmy się, on się w sekundę rozkłada, ale składa się 2 godziny. Natomiast on się tam na te Włochy, gdzie nie było deszczowo, nie było wiecznie, fajnie sprawdził. Natomiast potrzebowaliśmy namiot, który się szybko rozkłada, plus ma bardzo wysoką odporność na wiatr i na deszcz. I ten namiot akurat, który tutaj gdzieś tam wynaleźliśmy, on świetnie się wpisuje, rozłożenie namiotu zajmuje mniej niż 5 minut, jest bardzo przestronny, duży, tam te 4 osoby, w trójkę jeździmy, a w 4 osoby spokojnie byśmy się tam zmieścili, więc to tym się tak naprawdę kierowaliśmy. Przepraszam? To jest Robens. Tak. Nie mamy żadnego sponsoringu, jeżeli chodzi o namioty, ale naprawdę szczerze go polecam. Tamten wcześniejszy to był Hanach, czeska marka bodajże, no to ten Robens, ale Robens polecam akurat dużo bardziej. W sensie dla mnie jest dużo wygodniejszy, bardziej praktyczny. A ile zajęło Wam czasu przyjechanie ze Stambułu do Gruzji? Ze Stambułu do Gruzji około 4 dni, jak dobrze pamiętam. To mniej więcej tak, mniej więcej 4 dni. I szczerze mówiąc, z tych wszystkich wyjazdów to był najpiękniejszy odcinek. Tam noclegi na dziko właśnie w Gruzji. Właśnie o tym mówię, że to był najpiękniejszy odcinek ze względu na ludzi. Tam były sytuacje takie, że chcieliśmy rozłożyć gdzieś namiot, żadnego namiotu. Idziecie do nas do domu i Turcy nas do siebie do domu zabierali. Turcja, dlatego mówię, Turcja jest dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o aspekt gościnności, bo to, w jaki sposób nas Turcy traktują, plus właśnie ta północna Turcja, mówmy się, tam nie ma żadnych kurortów, to wybrzeże Morza Czarnego to nie są piękne lazurowe wybrzeża i tak dalej, ale ci ludzie, tak naprawdę przez cały wyjazd, mimo że to był lipiec, nie spotkaliśmy ani jednego turysty, mało tego, nie spotkaliśmy ani jednego auta z obcojęzycznymi tablicami niż tureckie i tak dalej. I ci ludzie też w jakiś sposób byli głodni kontaktu, powiedzmy, z kimś innym. I to było fascynujące. Naprawdę ten kontakt z Turkami ja wspominam jako niesamowite. I zresztą za jakieś 3 tygodnie będę robił osobną prelekcję, akurat w Siechnicach u siebie, o gościnności w Turcji. Bo po prostu to, w jaki sposób Turcy nas potraktowali, to jest przepaść. To ja uwielbiam Serbów, uwielbiam Bośnię, Rumunię, Mołdawię, jeżeli chodzi o gościnność i kontakt z ludźmi, ale Turcja to jest liga sama dla siebie. Ja po prostu nie jestem w stanie nawet jakikolwiek sposób porównać do tego, co i w jaki sposób Turcy nas traktowali. A jeszcze a propos Maroka, byłeś na przełomie kwietnia-maja, a czy to rzeczywiście jest dobra pora roku, czy jakiś inny miesiąc, tak już na bazie doświadczenia? Uważam, że to jest dobry miesiąc, mimo wszystko, bo powiedzmy to, że powiedzmy w tej Hiszpanii, we Francji było chłodno, no to umówmy się, w kwietniu, w maju z reguły jest już w miarę ciepło. My trafiliśmy akurat na taki moment, kiedy było słabo. W Maroku ogólnie, powiedzmy gdzieś tam mniej więcej do tej połowy, do której dojechaliśmy, temperatury były ok, były tam powiedzmy 20 do 30 stopni. Dopiero jak wjechaliśmy powiedzmy w taką pustynię, no to tam się dopiero te 40 stopni pojawiło. No oczywiście w okresie takim letnim, pewnie lipiec, sierpnia, no to tam jest 50 stopni, to już jest takie, no trudno mi sobie nawet wyobrazić, jak jest pewnie odczuwanie takich temperatur. Więc tak, myślę, nie wiem jak wyglądałoby to w drugą stronę, czyli pewnie, nie wiem, październik, listopad, żeby ewentualnie w drugim okresie roku próbować jechać, ale ten wyjazd właśnie kwiecień ma był jak najbardziej. Jestem ciekaw, jak Wam ja właśnie marzec, kwiecień będzie. Ja byłam w tym roku w październiku. Mhm. Przejechałam tak właśnie pod algierską granicę. No to tak, tutaj gdzie Agadir jest ciepło, tak, bo jest 20 parę stopni. No a tam w górach to było różnie. No w nocy było 8-7, a w dzień to tak około 20. Komfortowo. Jeszcze jakieś macie pytania? W czwartek, tak, będzie ta krótka prelekcja o tej twojej zimowej wyprawie po Jugosławii, tak? Tak jest, dokładnie. A o której O 19.30 się to zaczyna i trwa z reguły do 23.00, no to jest powiedzmy rozciągnięte, tylko to będą 3 tematy. Z reguły tak jest, bo to jest... I to jest, jakbyście byli zainteresowani, co pierwszy czwartek każdego miesiąca jest takie spotkanie, powiedzmy, wrocławskiej grupy podróżniczej i tutaj każdy może przyjść, macie pomysł, byliście na wakacjach, na jakimś wyjeździe, przygotować kilka zdjęć, opowiedzieć o tym. To nie,
nie jest nic, nie wiem, profesjonalnego, po prostu każdy wychodzi, włącza zdjęcia, opowiada, gdzie był. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajni ludzie się tutaj schodzą, także zachęcam i zapraszam. A ja przy okazji akurat teraz w czwartek będę miał przy okazji do opowiedzenia właśnie ten wyjazd na Bałkany. Jeśli można, tak, kwoli informacji. Ja pierwszy raz w Maroku byłem w listopadzie. Wróciłem 19 listopada, byłem tam 10 dni. Teraz, tak? Nie, to już było 8 lat temu. Okay. I cały czas temperatury były, ja byłem w okolicach Agadiru. Cały czas temperatury były takie, że spokojnie w namiocie można by było mieszkać bez żadnych absolutnie problemów. To nie wiem, czy was to w jakiś sposób zachęci, ale to ja będę opowiadał właśnie o tej wyjeździe na Bałkany, zimowym wyjeździe, no to jechaliśmy we dwójkę, czyli spaliśmy w aucie. Auto ma 24 lata, 500 000 przejechanych kilometrów, nie mamy ogrzewania postojowego, tylko kołdra, czapka na uszy i wyjazd zimowy jak najbardziej do zrealizowania. Jakie auto? Audi A6, kombi oczywiście. Czy jakieś sejfy albo coś tam w samochodzie? Jeszcze raz? Jakiś sejf albo coś, czy chodzicie ze wszystkimi dokumentami, czy coś? Znaczy nie, niczego specjalnego nie mamy. No dokumenty raczej staramy się trzymać przy sobie, ale to jakaś zwykła nerka i tak dalej. Wszystkie te nasze wyjazdy odpukać, naprawdę nigdy nie mieliśmy sytuacji jakiejś, nie wiem, niebezpiecznej, trudnej, jakiejś takiej naprawdę stresującej. Naprawdę wszystko jest, było jak najbardziej w porządku. Biorąc pod uwagę, ile granic przekraczaliśmy, tylko raz w życiu musiałem dać łapówkę na jakiejś tam granicy i to była dawna historia, bo to był jeszcze 2013 rok i to w Kosowie, więc powiedzmy, to była jedyna taka sytuacja, więc naprawdę odpukać, nie mamy jakichś negatywnych historii, więc raczej nie mam czym epatować, że jakieś, powiedzmy, kierunki są mniej lub bardziej niebezpieczne, albo ludzie mniej lub bardziej otwarci. Lubię to określenie i ono jest bardzo takie znamienne, że im ktoś ma mniej, tym jest bardziej otwarty. Dlatego tak bardzo lubię Bałkany, Mołdawię, nawet tą Turcję. To jest naprawdę kierunki, które są bardzo otwarte, jeżeli chodzi o kontakt właśnie z ludźmi. Jeżeli to wszystko, to serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam jeszcze na sobie. Dziękuję bardzo.